dużo do zdobycia, ale no jednak zaczynamy no tak spoglądać na tę sytuację. Teoretycznie ta tabela się spłaszcza. Widzę wciąż w tej drugiej części, Andrzej, cały czas tutaj niestety w tych meczach u siebie czekamy na to, aby jedną połówkę tylko pokazać. Jak najbardziej, ale w tak komfortowej sytuacji chyba jeszcze nie byliśmy, że pokazujemy tą drugą połówkę i możemy być za te 2,5 godzinki już w tej części wyżej. To jest na pewno, że tak powiem, budujące. No brakuje nam tych punktów na wyjazdach, tak? Tu jesteśmy w stanie gdzieś punktować, ale brakuje właśnie tej równowagi takiej punktowania tych zwycięstw na wyjeździe i to jest taki efekt, dlatego jesteśmy właśnie tutaj w tej drugiej części tabeli. No i dzisiaj bardzo też ciekawa rzecz, myślę, bo wiele osób oczekiwało zmian w składzie. Na treningach wyglądało to różnie, jeden dzień tak, drugi dzień tak, gdzieś tam trener, myślę, że też być może trochę blefował, może pewnymi tam gdzieś decyzjami, czy tym, komu rzuci koszulkę, jeśli chodzi właśnie o zajęcia, gdzieś tam o gierkę, no bo wiadomo, Andrzej, że to jest jakiś tam wyznacznik, każdy się przygotowuje. No i ostatecznie wyszło tak, że zawodnicy dostali drugą szansę. Wszyscy ci, którzy w Opolu wyszli w pierwszej 11, jak ty oceniasz całą tę decyzję? Powiem tak, ja byłem zawsze zwolennikiem, żeby ta wiedza gdzieś pojawiła się wcześniej w tygodniu, ale jest no, duże niebezpieczeństwo jedno takie, że zawodnicy, którzy właśnie nie grają, no to może gdzieś się wkraść jakieś takie niezadowolenie, marazm i tak naprawdę oni na pewno nie postrzegają tej sytuacji dobrze, tylko musimy pamiętać, że my mówimy teraz tu no, o przestrzeni 5 dni tak naprawdę. Czasami ta stabilizacja odbywa się na zasadzie miesiąca, tak, 2 miesięcy. Tu znowu możemy odbić na drugą stronę do naszych gości, gdzie gdzieś ta stabilizacja pod kątem trenerskim też została utrzymana. No i teraz sobie chwalą, że wytrzymali tą presję, że dano zaufanie właśnie trenerowi. Tak jak mówię, dlatego też trener zmieniał w tygodniu, no żeby wszyscy zawodnicy mieli tą nadzieję, że wystąpią, no bo wtedy tak naprawdę oni są pobudzeni do końca w tym mikrocyklu, jakby funkcjonują z nadzieją, że będą grali. To jest chyba naturalny taki proces i działania trenerów. No właśnie, dzisiaj ta kadra też zmieniła się w stosunku do meczu z Odrą Opole, akurat ta kadra 20-osobowa, bo z niej wypadł Brazylijczyk Kajki, w jego miejsce wskoczył Marcin Roba, którego w Opolu w ogóle nie było z racji na urlop. No i wraca do składu, do tej szerokiej kadry Mateusz Możdżeń i w ten sposób układa nam się już ta 20-osobowa kadra. Jakbyśmy zerknęli, Andrzej, na ławkę rezerwowych dzisiaj Widzewa, no to jest właściwie, no to jest moc, to co tu dużo mówić. Jak najbardziej, tu potwierdzam. Po pierwsze pod kątem ilości zawodników, bo nie zawsze tak było, jak zerkałem gdzieś tutaj na tych ławkę rezerwowych, zawsze brakowało 2-3, tu choroba, tu gdzieś jakiś uraz, no teraz mamy pełną moc tak naprawdę, jak sobie tak na spokojnie spatrzę, Mateusz Michalski, Marcin Robak, Daniel Tanżyna, Mateusz Możdżeń, no jest w czym wybierać, no i można powiedzieć, że tu mogą się rozstrzygać te mecze w drugiej połowie, jeżeli się ma mocną ławkę, no to właśnie można gdzieś tam fajnie sobie reagować w okolicach 60 minuty i decydować. I często właśnie w tych minutach decydują się losy meczu, ale żeby tu być też sprawiedliwym, znowu patrzymy na prawą stronę chrobrych głogów. Jeżeli spojrzę, że pojawia się tutaj na przykład Mateusz Machaj, no to jest człowiek, który też, jeżeli chodzi o jakość, technikę, no był jednym z takich nawet wiodących zawodników niedawno tutaj w pierwszej lidze. Jest Ilków Gołą, który też stanowił zawsze o sile chrobrego głogów. Nie wiem ile już meczów w pierwszej lidze, bardzo doświadczony. Dokładnie zawodnik. Tak. Także jeżeli tutaj spojrzymy, no to może w drugiej połowie się pojawić, no, że to takie podejście taktyczne trenerów, być może tu niektóre właśnie decyzje, że dany zawodnik jest na rezerwie, są spowodowane myślami o drugiej połowie. Marcin Andrzej Robak na naszych ekranach, nieprzypadkowo myślę, że napastnicy tak Andrzej na imię mają. Kostrzelni Andrzej. Zobaczymy, jak to wpłynie też na w ogóle na postawę i jednej, i drugiej drużyny, no bo wiadomo, że Marcin to jest taki trochę straszak, to tak dla przypomnienia może po prostu zerknijmy, jak ma wyglądać ta jedenastka, która dzisiaj wybiegnie na boisko. Wrąbel w bramce, od lewej strony Kacper Gach, środek to Nowak i Grudniewski, z prawej strony Łukasz Kosakiewicz, później lewa pomoc to Michael Amejał, w środku Mucha i Poczobut, z prawej Dominik Kun, no i w ataku Paweł Tomczyk i Przemysław Kita, na pewno wszyscy będą patrzeć dzisiaj głównie na Pawła Tomczyka, myślę, czy jak Paweł sobie poradzi z tą sytuacją, która miała miejsce w Opolu. Ogromny, myślę, kredyt zaufania od trenera Paweł dzisiaj dostał, wychodząc w pierwszym składzie na to spotkanie.
oby się też to jakby jemu przydało, tak? No bo to wówczas przyda się całej drużynie. Brakuje nam z kolei jednej osoby, która już myśleliśmy, że wskoczy do kadry meczowej, ba nawet pozwoliliśmy sobie wczoraj z nim przeprowadzić nieco dłuższą rozmowę na treningu, a tu się okazało, że Patryk Stępiński jeszcze poza kadrą, tą 20-osobową, on zresztą też powie o tym, że w tym pełnym takim treningu jest od wtorku tak naprawdę, został tutaj w Łodzi, kiedy drużyna pojechała do Opola, on trenował indywidualnie i jeszcze to nie jest moment dla Patryka Stępińskiego, żeby wskoczyć do kadry, więc może po prostu zaproszę na tą rozmowę, którą wczoraj z lewym, prawym obrońcą Widzewa przeprowadziliśmy. No tak, to już jestem zdrowy od wtorku, czyli dzień przed meczem, jak zespół wyjechał na mecz wyjazdowy do Opola. Zacząłem, można powiedzieć, treningi już na 100%, podczas nieobecności zespołu tak samo, indywidualnie cały czas trenowałem, żeby jak najszybciej wrócić do tej dyspozycji, którą miałem po okresie przygotowawczym i tak jak powiedziałem, jestem już do dyspozycji trenera, a to czy w takim meczu już niedzielnym zagram, czy nie, to już będzie tylko należało do sztabu szkoleniowego. No, można tak powiedzieć, że tutaj przychodząc do klubu wydawało mi się, że tą moją główną pozycją do rywalizacji będzie prawa strona defensywy. Do tej pory jeszcze nie udało mi się zagrać na tej pozycji oficjalnego meczu, tylko wszystkie swoje spotkania, które rozegrałem, występuję po lewej stronie. Cały okres przygotowawczy także występowałem też po lewej stronie defensywy. Można powiedzieć, że jest to jakiś mój atut względem właśnie zawodników, z którymi rywalizuję. Ale też można to rozpatrywać w drugą stronę, że zawsze zawodnik woli mieć tą jedną swoją nominalną pozycję i tam sobie ją ugruntować, niż przykładowo skakać, jak to było w moim wypadku, czasami czy to na treningach, czy meczach sparingowych, z jednej strony na drugą. Także to już ja jestem do dyspozycji i na tej stronie defensywy, i na tej stronie, a to już gdzie i czy w ogóle będę tam występował, no to już zależy tylko i wyłącznie do decyzji sztabu. No dokładnie, po meczu z Koroną Kielce wydawało mi się, że to będzie około tygodnia przerwy, może troszeczkę dłużej. Niestety tak się to wszystko potoczyło, że ta kontuzja przeciągnęła się, można powiedzieć, do ponad 2 tygodni. Jeżeli chodzi o mecz derbowy, to jeżeli do tego meczu derbowego było kilka dni, to tej świadomości takiej nie było, ale już w dzień meczu czy dzień przed meczem derbowym, gdzie już ta adrenalinka taka była troszeczkę większa, wtedy tak naprawdę sobie zdałem sprawę z tego, że ten mecz derbowy mi uciekł, że nie dam rady w tym meczu wystąpić, chociaż nie wiadomo, jak bym bardzo chciał. No i mówię, dzień derbowy spędziłem cały czas tutaj z zespołem. Przyjechałem normalnie tutaj na śniadanie, które było zorganizowane dla wszystkich. Autobusem pojechałem z całym zespołem na stadion. Byłem w szatni z chłopakami, także można powiedzieć, że przeżywałem to, ale nie na boisku, tylko poza boiskiem z zespołem, co dla mnie osobiście jest dosyć ciężkie, bo czy tutaj oglądanie meczów z trybun z Radomiakiem, czy z trybun meczu z UKS-em, to można powiedzieć, że większość zawodników to potwierdzi. Jest zawsze jeszcze bardziej stresujące dla zawodnika niż bycie na boisku, ponieważ każda sytuacja jakaś stykowa czy jakaś sytuacja dla naszego zespołu czy dla przeciwnika wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana, można powiedzieć, niż już będąc tam na boisku. No nie no, obawy na pewno nie ma, ponieważ pierwszy mecz z Koroną Kielce wygrany, później mecz z Radomiakiem, wiadomo, nie ułożył się do końca po naszej myśli, też ciężko ocenić ten mecz, no bo graliśmy przez większość spotkania w osłabieniu, a i tak udało nam się ten wynik wyciągnąć na 1-1, co zawsze będzie pozytywne. Mecz z UKS-em, można powiedzieć, dwie różne połowy w naszym wykonaniu, też dało się z tego spotkania na pewno wyciągnąć więcej, ale też trzeba patrzeć na to, że druga połowa mogła się różnie potoczyć i mogliśmy tego punktu nawet z UKS-em nie zdobyć. Mecz w Opolu ja oglądałem osobiście w telewizji, zawsze to jest troszeczkę inny odbiór niż mecz na żywo, ale mieliśmy swoje sytuacje. Tutaj jeżeli chodzi o samą grę, nie o wyniki, to jest pozytyw na kolejne spotkania i na pewno się głównie już na tym skupiamy. My po każdym meczu zamykamy to, co było i staramy się patrzeć do przodu, no bo mówię, no to co już było za nami, tego nie cofniemy i tylko możemy patrzeć w przód, żeby teraz zapunktować w tych najbliższych nadchodzących meczach, no bo to będzie dla nas ważne, żeby i odpowie nam na pytanie, czy jesteśmy w stanie za chwilę już doskoczyć do tego celu, który sobie założyliśmy, czyli gdzieś te miejsca barażowe, czy będziemy stać w miejscu, no i będziemy bazować na tych pozycjach, na której się obecnie znajdujemy.
No i też Patryk Stępiński stawia sprawę w ten sposób, że jest to spotkanie, które no ma zweryfikować i pokazać jasno no te tak naprawdę cel, który widzę w gra, bo no myślę, że to jest taki mecz, który po prostu trzeba wygrać i każdy inny rezultat będzie wielki zawód dla wszystkich dookoła. Jeśli ktoś zastanawia się, co to za dźwięk w tle w rozmowie z Patrykiem Stępińskim, to akurat mieliśmy takie szczęście, że chyba trafiliśmy na sprzątanie parkingu, na zmywanie chyba tej kostki brukowej na zewnątrz, także tam dużo działo się akurat w trakcie tych zajęć, to za to jakby przepraszamy w imieniu tego, kto nam tego psikusa sprawił. Myślałem, że chciałeś coś jeszcze dodać. Jeszcze wiosenne porządki, dobra informacja z drugiej strony. Oby tak, oby to też dotyczyło nas i ten porządek w tabeli zaczął się robić trochę dla nas lepszy. Zanim przejdziemy do kolejnych tematów piłkarskich, to też taka informacja o kolejnym programie meczowym, który możecie już pobrać na swoich telefonach, na swoich komputerach, po zalogowaniu się jako karnetowicze oczywiście do systemu na widzew.com. Macie możliwość, no właśnie tutaj między innymi pokazane dwie, trzy strony, które w tym programie zobaczycie dużo ciekawych treści, wywiad z Michałem Grudniewskim, ale też rozmowa z Maciejem Szymańskim dotycząca no, tych pieniędzy, które z nieba spadły Akademii w związku z akcją kup bilet na mecz derbowy, na sektor gości, więc też między innymi ta rozmowa, zapraszamy do tego, aby pobierać to w formacie PDF i czytać po prostu, bo to przygotowane jest dla wszystkich tych, którzy kupili karnet na cały sezon bądź na tą rundę. Trener Enkelet Dobi, mówiliśmy o tym, Andrzej dzisiaj daje drugą szansę wszystkim 11 zawodnikom. Odbył się też krótki briefing przed tym spotkaniem dwa dni temu, więc też posłuchajmy teraz taki krótki akurat fragment wypowiedzi trenera Dobiego. Na czym opiera swój optymizm? Dlaczego mielibyśmy być optymistyczni? Takie pytanie padło do trenera, zadano trenerowi Dobiemu, więc trener tutaj do tego też się odniósł. Posłuchajmy. Ja jak trener widzę tą pracę, którą wykonuję, to mnie przekonuje. Ja nie tego zmyślam, dlatego albo powiem, że jestem optymistą. Widzę, co prezentuje moja drużyna, ten zespół, opaki na mecze, które graliśmy teraz 4. Bo wiemy, straciliśmy punkty i jesteśmy wszyscy świadomi. My pierwsi, a nie pan albo ktoś inny. My jesteśmy totalnie, powiem, sfrustrowani albo powiem, wkurzeni do tego, że ten punkt nas uczekają, a nie powinien. Mamy kontrolę nad tym, ale niestety taka jest piłka nożna. Jeżeli ktoś nie rozumie opiekę nożną, że nie wszystko zależy, ty możesz robić ogromne, niewiadomą pracę i nie będę teraz szukać alibi, że sędzia, czy boisko, czy pogoda i tak dalej, ale tak jest, to jest już przeszłość. Mnie co spędza do tego optymizmu, że ja drużynę, to jest praca, którą wykonuję na co dzień, praca, którą wykonuję na czas przygotowawczy i praca, którą wykonuję na mecz, które mi dają dużo optymizmu tego, że to jesteśmy w dobrej drodze, w dobrym kierunku, to trzeba mało, powiem, takie poprawki do tego wszystkiego, żeby ten punkt zostaje. Wiemy dobrze, że ten szczęście trzeba pomóc. I mi dlatego te szczęście trochę może brakowało, ale te szczęście my pracujemy dalej i przynosi. Dlaczego nie możemy robić 5 czy 6 mecz rzędów zwycięstw? Jak idziesz do Odra Opole, które jest przed nami i dominujesz, masz kontrolę cieli, a Odra nie wiem, czy nie miał celne uderzenie na bramkę nasze, ale dlaczego nie daje do optymizmu? To są te fakty. Dlaczego je? Bo ja jestem trenerem tej drużyny, ja wiem, na co stać tę drużynę, na czym pracuję, co umiem i do czego chcemy dojść. To jest ten optymizm nasz. Trener Enkelet Dobi szuka tych powodów do optymizmu, no i chyba je tak ze swojej perspektywy definiuje, tak? No, on, widząc pracę na treningach, widząc wypełnianie pewnych założeń, które zakłada sobie, mówi, że w każdej chwili możemy zacząć serię zwycięstw, no i chyba to jest ten moment, w którym już po prostu trzeba by to wdrożyć. No tak naprawdę cienka jest linia pomiędzy właśnie sukcesem i to chyba trener zauważył, że brakuje niewiele, żeby wejść na tor takich zwycięstw. Na koniec wybrzmiało tutaj z ust trenera, że Odra Opole nie była w stanie oddać strzału celnego, nie zagroziła i na pewno takie podejście właśnie tu od strony defensywnej, jak funkcjonował zespół, to chyba też spowodowało, że trener dał dalej tą szansę, bo trenerzy jednak zwracają w dzisiejszych czasach na to, że jeżeli dobrze zespół funkcjonuje, a przeciwnik nie jest w stanie do końca zagrozić, no to jest to dobra informacja. Też mówił o takiej, być może w zespole pojawiła się pewnego rodzaju złość, może
tworzy taka pozytywna frustracja i to jest bardzo fajne, jeżeli zespół będzie w stanie właśnie przemienić tą energię, być może można ją określić taką negatywną, ponieważ oczekiwali więcej, chociażby w meczu z Opolem, mogli oczekiwać nawet po tej pierwszej połowie w meczu z ŁKS-em Derbowym na jeszcze więcej, więc tą energię mogą fajnie właśnie przemianować na dzisiejszy mecz. Znaczy to na pewno to jest oparcie się na tym, że są te symptomy tego, że się da, że można zagrać dobrze, że raz jest to dłuższy fragment, raz jest krótszy, ale no tutaj pewnie trener na tym chce się oprzeć, takim podejrzewam, że pewnie na to kładzie nacisk jakby komunikacji na to nie, z drużyną. Tak, jakby na to nie patrzeć, ta przerwa zimowa spowodowała, że nasz zespół całkowicie inaczej gra. Jest no dużo spokojniejszy, to widać, ale no jeszcze właśnie podejrzewam, że sam zespół oczekuje, że tych punktów powinno być więcej, chcą zdobywać więcej, no a już nie będziemy znowu wracać do tematu, że Widzewie te oczekiwania zawsze są dużo większe. Tylko Arku też musimy sprawiedliwie powiedzieć, bo tu Patryk Stępiński mówi o tej weryfikacji. No jest to niesamowita weryfikacja tak naprawdę. Trzeba pamiętać, że Chrobry w ostatnich 5 meczach na wyjazdach zdobył 9 bramek, z czym podciągnę troszeczkę tą statystykę, prawie 2 bramki na mecz, 3 zwycięstwa, 2 remisy, także świetnie się czują na wyjazdach, także ta weryfikacja będzie na najwyższym poziomie dzisiaj. No z kolei widzę w meczach u siebie, no to jest drużyna, która radzi sobie, no jest absolutnie w czołówce ligi, jeśli chodzi o mecze u siebie, to jest zespół drugi pod kątem tej klasyfikacji z najmniejszą liczbą straconych goli właśnie na własnym stadionie, bo stracił ich 6, tylko Górnik Łęczna stracił mniej, czyli 4, więc no tutaj też jakby mówisz o tym, jak dzisiejsi goście potrafią grać na wyjazdach. No z kolei my doskonale wiemy, że ten sezon stoi jednak pod znakiem meczów rozgrywanych u siebie. Oczywiście pamiętamy też o tym początku tego sezonu, też o tym meczu derbowym i też dzisiaj do tego spotkania z Chrobrym Głogów przystępujemy no też w zupełnie innej sytuacji niż było to wtedy, na jesień. Mało tego, no tutaj też o tym świadczy chociażby ta rotacja w składzie, bo jak zerknęliśmy sobie na to wszystko przed spotkaniem, okazuje się, że w meczu, który rozegraliśmy jesienią w Głogowie w składzie Widzewa, ostało się tylko 2 zawodników w pierwszej jedenastce. I jest to Bartłomiej Poczobut i Michael Amejał. Reszta gdzieś tam oscylowała między ławką rezerwowych a pierwszym składem, albo no, na dzisiaj w ogóle ich nie ma w składzie, bo przynajmniej, jeśli dobrze pamiętam, Petar Mikulić chociażby wówczas, jeśli dobrze pamiętam, tak, czy to był ten mecz, czy wcześniej. No, w każdym razie jeszcze zawodnicy, których dzisiaj nie ma. Sebastian Rudolf wtedy grał jako podstawowy obrońca. Rudolf Tanżena to była para środkowych obrońców. Dzisiaj Grudniewski i Nowak. To się wszystko bardzo zmieniło. W Chrobrym z kolei 4 zawodników też tylko, no bo trzeba powiedzieć, Andrzej, że tylko w pierwszym składzie ostało się z tamtego spotkania. Tak jak powiedziałeś, w skali makro, no to u nas niesamowita rotacja, no ale widzimy gdzieś już trener powoli wyszukał sobie ten skład po tym okresie parumiesięcznym. No i w skali mikro znowu mamy stabilizację. Jeżeli chodzi o Chrobry, no to ale to już jest duża różnica. 4 zawodników, no to już można to powiedzieć. To porównując do nas to 100%. To jest niesamowite tutaj. Trzeba pamiętać też, że No też pamiętam o tej ławce, tak? Że część tych zawodników wylądowała na ławce. W sumie z drugiej strony tak sobie myślę, że też to samo mówiliśmy trochę w Opolu. Mówiliśmy, ale że tą ławkę mamy ofensywną. No tutaj w pewnej chwili no, mieliśmy bardzo ofensywnie ustawiony zespół. Być może trochę czasu jednak zabrakło. Może ta zmiana 10 minut wcześniej, 15 minut wcześniej, wejście Piotra Samca, Talara czy Mateusza Michalskiego, żeby dać im trochę na rozruszanie. No ale to już tutaj możemy sobie tylko gdybać. No dzisiaj też znowu duża moc na ławce rezerwowej, jeśli chodzi o ofensywa. Jeśli chodzi o defensywę, to mamy w bramce Jakuba Wrąbla, który no, na pewno nam pomaga, to trzeba sobie jasno powiedzieć. I też z Jakubem wczoraj taką krótką pogawędkę sobie ucięliśmy, także posłuchajmy, co wczoraj nasz goalkeeper miał do powiedzenia. Czy jestem bohaterem w każdym meczu, to też to bez przesady, bo na pewno staram się po prostu pomagać drużynie, ale też w pierwszym czy w ostatnim meczu nie miałem za dużo roboty, ale no, cieszę się, że mogę pomagać. Na pewno jest to jakiś taki lepszy okres w tej mojej przygodzie. Gdzieś tam zawsze jak regularnie grałem, trzymałem jakiś poziom, także mam nadzieję, że będzie tak jak najdłużej. Ta współpraca już wygląda coraz lepiej, gdzieś tam coraz lepiej współpracujemy, także miejmy nadzieję, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej dalej i jak najwięcej meczy na zero i jak najwięcej zwycięstw przed nami. Ale widzę, że na spokojnie podchodzisz do wszystkiego. Jestem pozytywnie nastawiony do każdego kolejnego meczu, każdego treningu. Mam nadzieję, że tak zostanie. A kawę pijesz rano? Nie piję. O, widać.
No właśnie, Jakub Wrąbel nie pija kawy, a może powinien, a może nie właśnie, bo jakaś taka dobra dyspozycja. Sam podkreśla nasz bramkarz, że no jeśli się otrzymuje szansę, zwłaszcza myślę na pozycji bramkarza, no to dużo znaczy dla golkipera. Tak, Jakub do tego przeszedł taki fajny proces. Przyszedł do nas tutaj, ta opinia była taka w internecie czy z byłych klubów niezbyt dobra, a on w sposób no, fantastyczny tutaj się zaprezentował i no, podtrzymuje tą formę i daje tą pewność tak naprawdę zespołowi. To jest widoczne tutaj na boisku. Mam nadzieję, że właśnie Jakub podtrzyma no, praktycznie do końca sezonu tą formę, bo co by tu nie mówić, dobry bramkarz to jest pewność siebie dla zespołu, linii obrony, no i tak naprawdę dużo wyżej. Jeżeli chodzi o bramkarzy, no oni są specyficzni, oni muszą być specyficzni. Czy to, i to nawet tak można powiedzieć dwustronnie, albo totalnie zwariowani, albo wręcz w drugą stronę, ale bramkarz zawsze musi być specyficzny, to oni są zawodnikami całkowicie innymi zazwyczaj. I ostatni wątek, Andrzej, naszego studia przedmeczowego, to jeszcze osoby trenerów, bo ty powiedziałeś o tym na początku, o tym zaufaniu, które dano w Głogowie Iwanowi Dziurdziewiczowi. On przychodził do Chrobrego w 2019 roku, wtedy, kiedy my zatrudnialiśmy trenera Zbigniewa Smułkę. No i jak doskonale wiemy, trener za chwilkę w Chrobrym będzie świętował 2 lata swojej obecności w drużynie. U nas 3 trenerów w tym czasie jest trener Enkelet Dobi, 21 meczów dotychczas trenera, bilans 7-7-7. Także jakbyśmy tam na jednorękim bandycie to wyrzucili, to by wyskoczyło nam pewnie sporo pieniędzy, więc może dzisiaj to nam właśnie tak ten jednoręki bandyta nam tutaj trener Dobi złapie, pociągnie tą wajchę i dzisiaj nam się to spienięży, może właśnie to, rozbijamy dzisiaj tak, to 7-7-7. Oby tak było. Z kolei trener Dziurdziewicz 55 meczów, 21 zwycięstw, 12 remisów i 22 porażki. Średnia punktów bardzo podobna obu trenerów, z tym, że trener Dobi no, ponad do dwukrotnie mniej meczów jeszcze w roli trenera, natomiast też wiemy, że w Widzewie trochę te oczekiwania zawsze są mocne, wysokie i wiemy, że z tym też czasami trudno się uporać. No to co, Andrzej? Jakieś przewidywania, coś chcesz takiego powiedzieć? Bo na pewno taka weryfikacja tej jedenastki to jest taki, myślę, taka rzecz, która się będzie nam przewijała przez to spotkanie. Znaczy dwie sprawy. Pierwsze właśnie, czy ta stabilizacja pod tym kątem zobaczymy, czy zawodnicy będą lepiej funkcjonować, bo to też jest fajnie, że po meczu mogli porozmawiać na danych pozycjach, formacjach, co poprawić i tu może wpłynąć właśnie na jakość tego grania. No i fajnie, że spotykają się, tak jak powiedziałeś, zespoły, które u siebie Widzew bardzo dobrze gra, nie traci tak dużo bramek, a z kolei ofensywny Chrobry, który ofensywny w sensie na wyjeździe, który dużo zdobywa bramek, dużo punktuje, także zderzenie bardzo fajnych zespołów. Oczekuję bardzo fajnego meczu. No i jestem zawiedziony, że nic nie powiedziałeś o kotlecie, bo zawsze w niedzielę wspominałeś, że do rosołu, do kotleta. No to Rafała Wojcińskiego pozdrawiamy, bo on o tym często mówił. A ty też. Dziękujemy bardzo za udział w tym studiu. Po meczu będziemy oczywiście transmitować konferencję prasową i spotkamy się na krótkim podsumowaniu tego, co w ciągu tych najbliższych 90 minut wydarzy się na boisku. Andrzej Rybski, Arkadiusz Stolarek, dziękujemy. Zapraszamy do Widzew FM i na YouTube do słuchania relacji audio. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to wiele ciekawych kierunków, w tym również medycznych. Cosinus to szkoły zawodowe. Cosinus. Jesteśmy w 40 miastach w Polsce. Zapisz się już dziś. www.cosinus.pl. To ja, Andrzej Balgier. A to moje miejsce. Miejsce z duszą i rozumem. I z pakietem antysmogowym. Taki smart home, ale bardzo rodzinny. Murapol. Najlepsze miejsca na świecie. Prowadzisz firmę? Wystawiasz swoim klientom faktury z odroczonym terminem płatności? Nie czekaj w napięciu na swoje pieniądze. Prześlij nam fakturę. Zajmiemy się resztą. Wypłacamy środki nawet w 24 godziny.
Przedsiębiorstwo w kryzysie? Nie lecz sam swojej firmy. Doradca restrukturyzacyjny to fachowa pomoc i efektywne plany restrukturyzacyjne. Twoja firma może stanąć na nogi. Kancelaria Kuśmierek. Z nami otrzymasz wsparcie na każdym etapie. Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to wiele ciekawych kierunków, w tym również medycznych. Cosinus to szkoły zawodowe. Cosinus. Jesteśmy w 40 miastach w Polsce. Zapisz się już dziś. www.cosinus.pl. To ja, Andrzej Bajgier. A to moje miejsce. Miejsce z duszą i rozumem. I z pakietem antysmogowym. Taki smart home, ale bardzo rodzinny. Murapol. Najlepsze miejsca na świecie. Prowadzisz firmę? Wystawiasz swoim klientom faktury z odroczonym terminem płatności? Nie czekaj w napięciu na swoje pieniądze. Prześlij nam fakturę. Zajmiemy się resztą. Wypłacamy środki nawet w 24 godziny. Przedsiębiorstwo w kryzysie? Nie lecz sam swojej firmy. Doradca restrukturyzacyjny to fachowa pomoc i efektywne plany restrukturyzacyjne. Twoja firma może stanąć na nogi. Kancelaria Kuśmierek. Z nami otrzymasz wsparcie na każdym etapie.
piłkarskie ostatki, właściwie ostatnie spotkanie numer 20 w wykonaniu zawodników Widzewa i Chrobrego Głogów. Mecz, który z całą pewnością zapisze się w pamięci kibiców, którzy liczą po pierwsze, jak już mówiliście w studiu, zapiszą się w historii takiej, że Widzew musi utrzymać pewien poziom, ale o poziomie porozmawiamy w trakcie meczu. Dariusz Postolski i Arkadiusz Stolarek. A zatem czekamy na wyjście zawodników. Rozpoczniemy może od składu obydwu drużyn. 8 zawodników z poprzedniego meczu wystawił trener Dziurdziewicz, a więc zupełnie inaczej podszedł do tego spotkania. W bramce Rafał Leszczyński, dalej Mavridis Bogardis, Jaka Kolenc numer 8, Mavridis 5, 10 Maksymilian Banaszewski, 11 Mikołaj Lebedyński, 16 Robert Mandrysz, syn Piotra, 19 Marcel Ziemian, 23 Dominik Dziąbek, 31 Oliver Prażnowski, 32 Przemysław Stolc, 87 Damian Piotrowski. Na ławce rezerwowych Bartosz Szafer, numer 85, numer 3 to Michał Michalec, 7 Patryk Wyła, 14 Jakub Michalczyk, 18 Michał Ilków-Gołąb, 36 Nikodem Niski, 77 Dominik Piła, 89 Mateusz Machaj i 99 Damian Kowalczyk. Trener zespołu gości to Iwan Dziurdziewicz, jego asystentem jest Maciej Stachowiak. A widzę dzisiaj w takim ustawieniu: Jakub Brąbel w bramce numer 44, dalej Michał Grudniewski 2, Paweł Tomczyk 8, Krystian Nowak 15, Bartłomiej Poczobut kapitan drużyny z numerem 16, Patryk Mucha z numerem 19, Kasper Gach 20, Dominik Kun 22, Łukasz Kosakiewicz z numerem 23, Michael Amejał z numerem 29 i Przemysław Kita numer 93. Na ławce rezerwowych Kudryjawcewsz, Filip Bechty, Mateusz Michalski, Marcin Robak, Marek Hanousek, Daniel Tanżyna, Mateusz Możdżeń, Karol Czubak i Piotr Zamiec-Talar. Taką jedenastkę i taką kadrę na dzisiejsze spotkanie wybrał trener Enkelet Dobi. Tomasz Cypka na ławce rezerwowych nawet się nie pojawi, czyli to dość poważne osłabienie zespołu gości. To wynika z urazu, którego... Tak, ale to jest bardzo ważny zawodnik. Tak jest. Więc dla trenera Dziurdziewicza jest to bardzo trudna próba. Mówiliśmy o pewnej stabilizacji, o poziomie. Ciekaw jestem występu Bartłomieja Poczobuta, a także Michaela Amejału, bo tutaj może być albo wielka historia, czyli Michael się rozwija i jest dla nas bardzo pożytecznym zawodnikiem, albo też po prostu taki przypadkowy wyskok formy. Myślę, że nie. Na pewno warto powiedzieć o tym, że to jest chyba pierwszy moment Michaela w Widzewie, w którym on ma tę serię dobrych meczów, bo wcześniej było raz lepiej, raz gorzej. I ta taka sinusoida też nie pomagała jemu, a teraz wydaje się, że te ostatnie 2-3 mecze budują być może jakąś serię. Zobaczymy, czy podtrzyma to Michael dzisiaj. Ja jeszcze tylko mam prośbę do Michaela, szkoda, że mnie nie słyszy, żeby nagle nie uwierzył, że już jest mistrzem świata, bo pod koniec ostatniego spotkania tak się zapędził w dryblingi, że miał problemy później, żeby dokładnie podać piłkę do kolegów. A mimo wszystko był to bardzo dobry występ tego zawodnika. Biało-czarne stroje to zespół gości. Michael przed chwilą mógł dojść do piłki. Walczył bardzo twardo, Mucha do tyłu, do Grudniewskiego. On spokojnie, będąc 20 metrów od bramki, zagrywa od razu do Jakuba Wrąbla. Starcie w powietrzu na środku pola, teraz Patryk Mucha zagrywa krótko do środka. Mają pretensje widzewiacy, a zwłaszcza Przemysław Kita, że był tutaj bardzo ostro potraktowany. Ruszają teraz czwórką zawodnicy gości. Świetny odbiór. Świetnie, świetnie to odczytał Krystian Nowak, ale tu widać było, że niebezpiecznie zaczęło się robić po stronie Kosakiewicza, a Widzew już zachcił na połowie rywala. Szkoda, że nie zagrał ten. Kita miał świetny moment do podania w uliczkę na prawą stronę. Dobrze byli ustawieni tam koledzy, chyba Patryk Kun był tam. Kun blisko, uwaga, za plecy bramkarzowi, ale Rafał Leszczyński, 28-letni golkiper, błędów takich nie popełnia. No tutaj też ciekawe rozwiązanie Michaela, o tyle, że taki stary Michael, o którym rozmawialiśmy też kilka sekund, panie Dariuszu, pewnie grałby bezpiecznie, nie ryzykowałby zagrania nawet w pole karne, tutaj pewnie szukałby gry przez środek pomocy, a tu jednak zdecydował się na takie pierwsze, powiedzmy, odważniejsze rozwiązanie. Niedokładne, ale zobaczymy co dalej. Teraz Mucha świetnie wypuścił Kitę.
I uwaga, kida w polu karnym, ale to uderzenie z voleja, mimo że była to bardzo dobra sytuacja. Wprawdzie nie na wprost bramki, lecz lekko po skosie, ale to jest marzenie każdego napastnika, żeby piłka przed uderzeniem się odbiła od murawy. I taką sytuację miał właśnie tutaj przed chwilą kita. Bardzo źle trafił, źle podszedł w ogóle do uderzenia, bo no, nogę podstawił pod piłkę, nie nałożył tutaj bardziej stopy z góry do dołu. No i z racji na to piłka wylądowała wysoko na trybunie. Bardzo spokojnie w środku pola zagrał Bartłomiej Poczobut. Na szczęście teraz Krystian Nowak naprawił błąd, tak przerzucając piłkę przed swoją, nad swoją głową. A teraz rusza akcja Widzewiaków. Muszą uważać i mieć się na baczności rywale, bo już jest 6 Widzewiaków na przedpolu. Kun, świetne dogranie na prawą stronę. Centra, ale wychodzi Leszczyński. Oto jest czujny bramkarz grający na przedpolu. Jak widać było, przed chwilą wyskoczył do tej piłki i poradził sobie znakomicie. No, Leszczyński awaryjnie sprowadzony w ostatniej chwili do drużyny z Głogowa z racji na kontuzję 2 bramkarzy w kadrze właśnie Chrobrego. No przede wszystkim pamiętamy Kacpra Bieszczada, który zagrał fenomenalne spotkanie przeciwko Widzewowi w Głogowie. No, był bohaterem tak naprawdę wówczas gospodarzy. A teraz Leszczyński, doświadczony zawodnik, pewnie mało kto pamięta, o ile nie przeczytał czegoś przed tym meczem, że Leszczyński zaliczył nawet mecz w kadrze Polski u trenera Adama Nawałki przeciwko Norwegii. Zwycięstwo 3-0, dawne dzieje, 2014 rok, ale później pod Beskidzie. No i tutaj ta historia cała na razie toczy się w pierwszej lidze i Leszczyński trafia do Chrobrego właśnie w marcu tego roku. 4. minuta gry, teraz goście próbują podejść blisko, bardzo niebezpieczny jest Lebedyński, ale rusza teraz kontratak, kita świetnie, minął linię środkową boiska, piękne podanie, spalone. Będzie, to wiem teraz chorągiewkę, byłem zdziwiony, że wcześniej już prowadził nasz zawodnik piłkę, a sędzia jeszcze nie reagował, sędzia asystent, ale myślę, że łączność działa dobrze i naprawili swój błąd, bo rzeczywiście widać, że no, Tomczyk jest co najmniej metr z przodu. No, musi tutaj Paweł odwrócić się, zerknąć w jakiej pozycji ustawiona jest cała linia, no bo no, bardzo łatwo przyszło defensywie Chrobrego ustawienie tej linii, aby wypuścić Tomczyka na spalone. Zresztą pamięta pan to podobną sytuację, kiedy wyszli 2-2 w Opolu z Przemkiem Kitą właśnie Paweł Tomczyk i też tutaj nie obserwował niestety wówczas linii i złapany na spalonym w polu karnym po podaniu od Przemysława Kity. Powiem szczerze, że strasznie zdenerwowałem się przed ekranem telewizora, kiedy zobaczyłem, co robi Tomczyk w momencie, kiedy no dwukrotnie miał idealną możliwość, żeby zdobyć bramkę. To czekamy i patrzymy na jego grę również, nie z przymrużeniem oka, lecz niezwykle poważnie, bo w końcu Tomczyk już jedno jest pewne, na pewno nie będzie wykonywał rzutów karnych. Teraz ładnie zagrał Tomczyk na jeden kontakt do wbiegającego Gacha. Gach już na połowie, Widzewa odgrywa do Michaela. Będzie łamał do środka? Nie, czeka mi jedna rzecz bardzo charakterystyczna w tej chwili dla tego nowego Michaela, to, że nie boi się wejść w dribbling i ten dribbling jest bardzo konkretny. Tomczyk w polu karnym, ale gdzieś tam mu podskoczyła futbolówka, ale widzę, że to samo zrobił obrońca. Pięknie! To jest właśnie, no i chyba zagranie ręką, ale przypadkowe. Ale zakręcił potwornie obrońcą, uciekał w prawo, w lewo, jeszcze raz w lewo. No i w tym momencie obrońca Chrobrego miał ogromne problemy. Tu się źle zabrał Tomczyk z tą piłką, a była sytuacja niezła. No ile tutaj miał decyzji do podjęcia? No mógł teoretycznie jeszcze już decydować się na dośrodkowanie prawą nogą, ale uznał jeszcze Michael, że może sobie wypracować dobrą pozycję w polu karnym i jednak piłka gdzieś tam odbiła się od niego i nic z tego, a Chrobry już na naszej połowie. No, trzeba przyznać, że goście na razie skupieni na grze defensywnej, co najmniej 4 z tyłu, 5 jeszcze podpiera tą czwórkę. Teraz dopiero idą do akcji, a rozpoczął ją w tej chwili Lebedyński, szuka miejsca. Jaka Kolenc, ten, który zdobył pierwszą bramkę w Głogowie. Będziemy wracać niestety do tego meczu i do tamtego wyniku. 0-3 to była straszna rzecz, którą musieliśmy niestety przeżyć. No to było taki no, początek, bardzo zły początek sezonu. Najpierw porażka z Radomiakiem, później porażka w Derbach, później porażka w Głogowie. No naprawdę wówczas nietęgie miny i złe nastroje. A teraz Chrobry w akcji na połowie Widzewa.
No i tutaj niebezpiecznie błąd popełnił Krystian Nowak i to mogło się bardzo źle skończyć. Środkowy obrońca, który schodzi do bocznych rejonów i popełnia tam błąd, ma chyba świadomość, że kogoś tam z tyłu brakuje w tym momencie. Wymieniał pan tych Jaka Kolęca jako tego jednego ze strzelców. No dzisiaj trener Dziurdziewicz wszystkich trzech zdobywców bramek z tego pierwszego meczu posłał w bój w pierwszej jedenastce, bo oprócz Kolęca jest i Banaszewski, i Mikołaj Lebedyński. Ten jest wyjątkowo groźny, ale teraz wykorzystują moment, żeby przesunąć tych rosłych zawodników. Oliver Prażnowski także podchodzi bliżej. On potrafi walczyć w powietrzu o główkę. Miękka centra właśnie w jego kierunku, ale no, to miało być chyba na głowę. I jeszcze sygnalizacja sędziego, był spalony. 8 minuta. Od bramki już Wrombel szybko do Krystiana Nowaka. Trzeba przyznać, że bardzo byłem ciekaw, jak Grudniewski po tym wyleczeniu urazu będzie się prezentował, ale prezentuje się tak jak poprzednio, a więc bardzo solidnie. Nie wiem, czy to jest sens, żeby Gach tak długo dryblował. Łatwiej było podać do kolegi i szybciej przesunąć się po boisku, po czobut. Spokojna interwencja na początku meczu, tak główkami grali Widzewiacy. Dawny po czobut by od razu wypalił gdzieś tam do przodu, a ten spokojnie zagrał głową do kolegi. Może gdzieś koledzy kupili troszkę rozsądku. Na pewno też widać po tych pierwszych ilu już 8 minutach częściej próbujemy lewą stroną. Teraz nastąpił taki przerzut do prawej strony do Dominika Kuna. Kun właściwie niezatrudniony na razie, do teraz traci niestety piłkę. Szkoda, bo sytuacja była niezła. Ale ładnie, proszę zobaczyć, od razu do odbioru, od razu, no ale też i znowu ta strata, coś co no było takim koszmarem tego meczu w Opolu. Brak dokładności, częste straty, teraz faul, nie wiem czy to już nie... Żółta kartka? Nie, arbiter najpierw. Na razie pogadanka będzie, tak? Ale wychodził tutaj dobrze, dynamicznie. No wiadomo, kto mógł wychodzić dynamicznie, że to jest Kita. Tak jest. Mam wrażenie, Przemek dzisiaj w nowych butach chyba. Wcześniej nie widziałem go w białym obuwiu. No to pokazuje, że będzie widoczny w meczu. Teraz nowe bez krycia buty. Kita zupełnie pokazuje nawet właśnie tak po cichu po czobutowi, tak, że może mu zagrać piłkę, ale to musi być na zgapili gwizdek. Się. Zgapili się obrońcy. Nie przykryli Kity. Ten walcząc sobie poradzili. Jest dobra odległość. Nawet gdyby zaryzykował Patryk Mucha, to nic by się nie stało. Kun przy linii bocznej. No, starcie jeden na jednego. I piłka od bramki pokazuje, no nie wiem, podyskutowałbym, czy to nie było rzutu rożnego w tym momencie, w 10 minucie. Obejrzyjmy, jest Kun, walka z obrońcą. O, no na pewno, ostatni ruch nogą. No chyba, że gdzieś tam po stopie, bo no, tak arbiter był boczny, ustawiony bardzo blisko, więc już trzeba mu zaufać, że Marcel Ciman jeszcze w ostatniej chwili gdzieś tam trącił tę piłkę po nodze Dominika Kuna. I dlatego od bramki rozpoczyna Rafał Leszczyński. Zbieramy się wszyscy tutaj blisko. Grudniewski właśnie z Lebedyńskim. Lekko go popchnął, wrócił teraz. Po czobut, gramy piłką do bramkarza. I już tam pokazuje się Kosakiewicz. No troszkę zatrzymał akcję Wrombel, ale bardzo dobrze zagrał. Świetnie też do poczobuta i poczobut przytomnie, ale Kita traci piłkę. Bardzo ładnie teraz rozpoczyna się akcja Chrobrego. Ale opuszczona głowa zawodnika z Głogowa praktycznie wykluczyła możliwość dobrego zagrania. To Dominik Dziąbek, młodzieżowiec, próbował teraz stworzyć sobie dobrą sytuację, ale opuścił głowę, patrzył na buty, może chciał sprawdzić, czy dobrze prowadzi piłkę, ale w każdym razie no, była to sytuacja z gatunku tych, które można było zupełnie inaczej rozegrać. Ja myślę, że tutaj Dominika Dziąbka trzeba przedstawić tym, którzy nie znają jego historii, bo to jest niesamowita rzecz, która właściwie nadaje się do nakręcenia filmu o nim. To jest chłopak, który wychowywał się w domu dziecka. To jest kapitan reprezentacji Polski właśnie domów dziecka. On przez niższe ligi przywędrował właśnie do Chrobrego. Zadebiutował w pierwszej lidze w tym sezonie. Teraz trochę poskoczyła piłka Wrąblowi. Całe szczęście nie było niebezpieczeństwa. Mało tego, w drugim meczu już zdobył bramkę w poprzedniej kolejce z Radomiakiem. No, wspaniała historia, no, chłopaka, który z bardzo trudnego momentu swojego życia wszedł do poważnego grania na centralnym poziomie. No i to jest na pewno pocieszające i zarazem no taka informacja dla kogoś, kto zastanawia się, czy warto postawić na sport. O, teraz Kosakiewicz odwracał się i niestety piłka przeleciała obok jego nogi.
a mamy w tej chwili, no dzisiaj stosunkowo wolno czas nam płynie. To jest w tej chwili chyba 11 minuta, tak? Ciekawa próba tego rozegrania, ale no Kosakiewicz był na spalonym, to już zresztą było widać, pewnie arbiter odgwizdałby zaraz konieczność rozegrania stojącej piłki. Zapędził się za bardzo Łukasz Kosakiewicz za linię obrony. No Widzew próbuje, ale na razie nie ma konkretów z tych prób. Trzeba przyznać, że takie starcie dwóch takich silnych, rosłych zawodników, jak przed chwilą widzieliśmy i Lebedyńskiego, i Grudniewskiego, no z przyjemnością się patrzy na takie pojedynki. Goście próbują teraz z autu, szybko rozpocznie Przemysław Stolc. Szuka swoich partnerów. Nie ma komu zagrać, mimo że podchodzą koledzy z drużyny. Bardzo blisko był Damian Piotrowski i proszę, sprytnie to chciał zrobić Lebedyński, mając na plecach obrońcy Kosakiewicz, zatrzymany. No tutaj chyba myślę, że szybciej należy odgrywać piłkę, zwłaszcza przy tych kontratakach, gdzie zwalniamy grę, no i w ten sposób podchodzą rywale i utrudniają rozpoczęcie. A wracając do tej dziwnej interwencji Jakuba Wrąbla, no kto podaje bramkarzowi w światło? Ale też pytanie przyciąga, Jakub Wrąbel przyciąga te kępy trawy nierówne, bo pamiętamy tę interwencję jego z meczu z Radomiakiem. No czy to coś Radomiakiem, niesamowitego. Tak, odbiła się piłka, trafiła go chyba w ramię, tak jest, i wylądowała. No też tu pokazał naprawdę niezły refleks Jakub Wrąbel, bo no jej, światło jej, bramki znowu od Grudniewskiego, tak? To jest taka, no to jest abecadło, można powiedzieć, gry w piłkę, żeby takich piłek nie zagrywać do bramkarza. No ale Michał chce sprawdzić, czy rzeczywiście Wrąbel to jest taki spokojny. Chce sprawdzić jeszcze, czy jest równo w polu karnym chyba. Ale bardzo to było niebezpieczne i na pewno dłużej nie wolno tak grać. Goście. Spokojnie na razie. Taki Widzew też nie podchodzi, prawda? Tak, tak. Teraz po tym okresie, kiedy zagraliśmy bardzo wysokim pressingiem, teraz jakby czekamy na błąd przy wyprowadzaniu piłki, już jest 14 minuta. Daliśmy wejść swoją prawą stroną. Ma troszkę Krystian dylematu, gdzie zagrać. Zagrał do Wrąbla, ale tutaj już jest przepychanka w środku pola. Potem poznać zespół. Niezły, że w środku pola od razu piłkę sprowadza na murawę i próbuje rozgrywać. Choć teraz na pewno to zagranie między dwóch zawodników no nie było do końca przemyślane. Kacper Gach. Blisko linia środkowa boiska, krótko do Muchy. Mucha z powrotem, taka dwójkowa akcja, ale nie podchodzą zdecydowanie zawodnicy. Czyli tutaj taktyka obydwu zespołów się zmieniła. Tak, jest taka statystyka, która pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób ustawione są drużyny. W skrócie nazywa się to PPDA. Nie będę tu opowiadał, nie wiadomo o czym. Powiem tylko tyle, że Chrobry w tej klasyfikacji, jakby mówiąc bardziej po polsku, jest drużyną, która pozwala najdłużej rozgrywać piłkę swoim rywalom, zanim podejmie próbę jej odbioru. A Widzew jest kolei na przeciwległym biegunie wraz z Koroną Kielce i Stermaliką Brukbet Nieciecza, czyli Widzew dużo szybciej podchodzi do odbioru piłki, nie daje wymieniać wielu podań właśnie rywalom. Tak, będzie pomiar agresywności, to na pewno będziemy wyżej od... A to może się liczy żółtymi i czerwonymi. Tak, w każdym razie próbujemy teraz. Kacper Gach. Pokazuje mu się Mucha. Szkoda, bo Mucha jest dzisiaj wyjątkowo, tak jak i w poprzednich meczach, aktywny. Zmienia pozycję. Przed chwilą był po prawej stronie, teraz przeszedł na lewą, z lewą na środek. Troszkę oddaliśmy ten środek pola, bo widzę, że biało aż zrobiło się w środku pola. Tam trzech, czterech zawodników zespołu gości gra bardzo blisko. Znów na środek. Krąży piłka i po prawej stronie od razu do przodu, za plecy Kacpra Gacha, ten nie popełnił błędu, jest Mucha i Michael wraca po akcję i po piłkę. No tutaj zrobiło się bardzo ciasno, ale tutaj no właśnie prawie jak pod Grunwaldem. Mamy piłkę pod linią boczną, ale też nie mamy za bardzo możliwości rozegrać jej przez środek, tylko musimy wracać właśnie z futbolówką przez środkowych obrońców, a nie pomocników. Teraz próbuje Poczobut. Też zobaczmy, jak Kita głęboko schodzi do rozegrania akcji. Często robi to Przemek w tym pierwszym
kwadransie, ale nie mamy tutaj z tego takich zagrań wyprowadzających, czyli tych zawodników, którzy są przodem do bramki Chrobrego ustawieni i mogliby z tego skorzystać. Chyba jedną sytuację taką mieliśmy po odegraniu Tomczyka. Teraz widzę w prawą stronę dla odmiany. Dobi miał ogromne świetnie pretensje Kita do Michaela, że Michael nie zabrał się z akcją. No i teraz Przemek zostawia piłkę, no ale to nie wiem, co wymyślił Kacper, ale to Kacper Gach chyba, tak? Tak, to Kacper Gach tutaj. Wyjątkowo nieudane zagranie, próbował właściwie, jakby się tłumaczył, że lobować próbował, no to byśmy może mu uwierzyli. Dobiega do piłki, nie, to miała być centra, ale to też źle to trafił w piłkę, kompletnie. Może tutaj łatwo oceniać to z perspektywy powtórki i tak dalej, ale no ma wystawioną piłkę do lewej nogi, do swojej tej zdecydowanie tej lepszej, wiodącej. Tak? No ta piłka leci na tyle wolno jeszcze, że może spokojnie ustawić się nawet do strzału, to jest 16 metrów do bramki, no i tak naprawdę no miał odkrytą tutaj drogę, gdyby uderzył piłkę Kacper, to ona by po prostu leciała gdzieś w światło bramki, no a jednak nie podjął takiej decyzji lewy obrońca. 18 minut gry za nami, gry bardzo wyrównanej, bo i Chrobry próbuje i my mamy parę niezłych zagrań teraz sprytnie. Brawo, Paweł Tomczyk. Pokazał, że szuka gry, podszedł do tego podania, bardzo ładnie próbował odegrać. No i nic, nie dziwię się, że Poczobut poklepuje go po plecach, żeby pochwalić za próbę włączenia się do akcji ofensywnej. Kosakiewicz będzie wrzucał piłkę, mamy około 28 metrów. Podchodzi także Gach, będą ustalali, jak to rozegrać. Z tyłu zostaje tylko chyba Mucha, tak jest. Coś kombinują na pewno, bo tak, te konsultacje trwają. Kiwnął tam, pokazał palcem Łukasz Kosakiewicz, którymś z kolegów, że coś będziemy jednak grać. Jednak przesz do Muchy. Szeroko do Kuna teraz, bardzo szeroko gramy, ale Kun podbił piłkę do góry i to jest od razu strata, w ogóle nie do naprawienia. Już potrafię sobie teraz wyobrazić, co dzieje się w domach kibiców Widzewa w tej chwili, jakie słowa padają po rozegraniu tego. Że 19 minuta, tak mówią kibice w domach. 19 minut gry wyrównanej, bo goście nie są schowani za podwójną gardą, lecz próbują także akcji ofensywnych. Teraz przesunął się tu bardzo blisko właśnie Dziąbek, ale nikt nie podchodzi do niego blisko. Spokojnie zespół gości, jakby nie przerażony tym, że jest w Łodzi, no bez kibiców, to tutaj każdy zespół będzie grał swoje. Ale no właśnie coś słychać spoza stadionu. Jak, nie wiem, czy to kibice Chrobrego Głogów pojawili się pod obiektem, czy kibice możliwe, no, Widzewa. Ale wzorem wczorajszej akcji kibiców Legii Warszawa, którzy też zebrali się podczas ich meczu z Wartą Poznań. No słyszymy jakieś krzyki spod stadionu, także no teraz błąd również. Leszczyński musiał zagrywać nogą sprzed bramki, wygrywa kolejne starcie Krystian Nowak, no a teraz jest przewinienie i będziemy mieli rzut wolny. Krystian Nowak wielokrotnie ściera się z Lebedyńskim, podobnie jak i Michał Grudniewski. Tych ostrych starć nie brakuje. No zobaczmy, jak wreszcie zaskoczymy rywali, no bo szukamy jakiegoś dojścia, żeby przynajmniej oddać silny strzał na bramkę. Poczobut spokojnie czeka, już podchodzą zawodnicy. Michael Amyo faulowany. O, to nie było takie delikatne wejście. Gdzieś tam uderzony pod buta. Podchodzą bliżej zawodnicy Chrobrego i za plecy piłka. Dominik wywalczył w tej chwili out. Na razie bez celnego strzału, tak i u jednej, jak i u drugiej drużyny po 20 minutach. Czyli mogli wyjść bez bramkarzy. No tak. Na razie szukamy powodów do optymizmu. Widzę teraz całą drużyną już na połowie Chrobrego Głogów. Gach niedokładnie w nogi Dziąbka. I faulowany był, tak jest. To ciekawe, ale dzisiaj na meczu pojawili się no tacy mniej lub bardziej poważni ludzie z kilku klubów. Między innymi Ekstraklasy, kogoś tutaj obserwują. No zachodzę w głowę kogo. No ciekawe właśnie. Kogoś no, na pewno. Może jubilata dzisiejszego, który no tak, jest na ławce rezerwowej. Dzisiaj Mateusz Morzeń obchodził urodziny.
A dzisiaj też bardzo ciekawa rocznica, bo 73. rocznica, nie wiem czy pan zdaje sobie sprawę, panie Darku, 73. rocznica pierwszego meczu Widzewa w Ekstraklasie po wojnie. Czyli w 1948 roku. Tak jest. 4-3? Chyba tak, z Lechem, tak? Z Lechem. Wtedy to chyba było ZZK Poznań. Taka była nazwa Lecha. Znowu pięknie, w bramkę, tak, Rudniewski. No co robi Michał? Tutaj sprawdzają, nie wiem co. Wystarczy, że ta piłka tam podskoczy i już będzie problem. Strata w środku pola, źle to robimy, teraz. Ale natychmiast próbował zagrać nasz zespół. Bardzo szybką akcję. No mamy taki niestety w dokładności gry teraz prosty błąd Leszczyńskiego, skoczyła mu piłka, ale mamy taki koszmarek opolski, można powiedzieć, też w rozegraniu. Jedni tracą piłkę po dwóch podaniach, drudzy z kolei dla odmiany po trzech podaniach, mało tej dokładności. Nie wiem, czy ta murawa przeszkadza, czy nie, bo obie drużyny no, też tak sprawiają wrażenie, że nie bardzo no, potrafią sobie poradzić z tym rozegraniem. No, naprawdę pojedyncze akcje, w których piłka nie sprawia problemu. Rzut z autu, bardzo niebezpiecznie, ale zastawili się zawodnicy zespołu gości, co arbiter pokaże od bramki. No, przyznać, że walczył tam Michael, ale już przybili sobie piątki, więc już w ogóle nie ma o czym mówić. To jest bardzo szybko zrobione, ale walka była twarda do końca. Michael nabrał pewnej pewności. No, nabrał pewności siebie na pewno. Już wie, jak się można postawić rywalowi. I próbuje, ale na razie to nie jest jego mecz, z całą pewnością. No chociaż i tak jest aktywny, to zawodnicy, to też myślę, że jest jakieś symptomatyczne, że szukają jednak Michaela do gry, też jakby okazując może większe zaufanie niż bywało to wcześniej. Teraz Grudniewski na jeden kontakt, Gach troszkę tutaj tak na słowo honoru, ale wyszedł z tego Bartłomiej Poczobut dobrze. Nie wiem, czy Kacper Gach ma świadomość tego, że gra w Widzewie, czy go to paraliżuje. Znów niebezpiecznie, rusza kontratak, uwaga, goście potrafią zagrać bardzo szybko i bardzo dokładnie, Dziąbek, proszę, jak ładnie, no tak podobnie drybluje jak Michael, jak się tak przyjrzy, ten balans, lewa, prawa noga wygląda tak, jakbyśmy skopiowali Michaela. Teraz musi Grudniewski troszkę uspokoić grę, znów w środku pola pięknie ustawiona linia pomocy Chrobrego. Tak my trochę wciągamy, teraz oni z kolei pressingiem na naszej połowie. Oj, faul tutaj na Kicie zdecydowanie. No, Kita potrafi wygrać pozycję, zastawić się i ten atak już był w jego plecy. Tak, no Praznowski tutaj przy tych starciach, musiałbym zerknąć w statystykę fauli, ale no tak rzuca się w oczy, że tę akcję przerywa środkowy obrońca i kapitan Chrobrego. Już w zarodku, tam gdzie tylko podejdzie do piłki, tam gdzie jest próba zawiązania jakiejś akcji przez Widzew, a w okolicy znajduje się właśnie on, to dość ostra interwencja przerywana przez sędziego wówczas. Jest teraz troszkę więcej miejsca, trzeba zagrać do środka. Kun się musiał obrócić, ale przyjął piłkę źle, bo tyłem do bramki i już nic nie miał, żadnej możliwości. Teraz gramy do Tomczyka. Tomczyk pilnowany, a tak sprytnie chciał zagrać piętą. No był to jakiś pomysł. Dobrze wysoko ustawiony Mucha. I zdążył zacentrować. I jeszcze walka o piłkę przed polem karnym. Uwaga! No i arbiter wraca do sytuacji. No, czym uratował właściwie naszą drużynę. Nasz zespół, bo to zupełnie dziwna decyzja. Skoro jest akcja ofensywna zespołu, na którym popełniono przewinienie. Tutaj to chyba dlaczego, to wejście po co ten Kuna? Gwizdek? No tu wychodzili z akcją bardzo goście. Groźną, tak. Ten gwizdek pomógł nam, nie oszukujmy tak się. Jest. Na każdej z powtórek będzie widać, że arbiter, nie wiem, czy obawiam się, że to jest tak trudne wejście, że musi przerwać akcję. Nie pokazał kartki, więc to też nie było powodu dla przerwania. I już w powietrzu. Lebedyński, bardzo silny jest to zawodnik. Proszę, przy linii końcowej. Dał się przepchnąć. Rzut rożny. No musi uważać Michał Grudniewski na te starcia. Wystarczy tylko zablokować, ale trzeba przyznać, że tak konkretnie atakują zawodnicy Chrobrego. No dobrze, zobaczmy teraz, jak przy stałym fragmencie, kto będzie wrzucał piłkę.
Maksymilian Danaszewski. Słyszeliśmy przed chwilą znowu grupę kibiców. No, czyli pojawili się kibice. To taki sygnał dla piłkarzy, że mimo, że nie mogą wejść na stadion, to jednak są z drużyną. Banaszewski będzie wrzucał piłkę. Ojej, no ale na szczęście kompletnie źle ustawiony był zawodnik z numerem 23. Właśnie Dominik Dziąbek, o którym tyle mówiłeś. Ale próbują, to nie jest tak. Czy to jest strzał światło bramki? No nie. Także nie wiem, te wszystkie na razie notowania są takie, jak przewidzieliśmy. Wrąbel nogą mocno na prawą stronę, gdzieś w kierunku Kuna. Kun, starcie w powietrzu, no niewielkie ma szanse Dominik w walce o górną piłkę. Obrócił się Krystian w ostatniej chwili, bo już tam, no i spalony podnosi sędzia chorągiewkę. I rozpoczniemy rzutem wolnym. Tak, zerykam sobie na bieżąco na flash score, na statystyki. Jeden strzał, jedna próba strzału Widzewa, jedna próba strzału Chrobrego Głogów i nic poza tym. Nie rozpieszczają nas tutaj piłkarze obydwu drużyn swoją skutecznością. Wychodzimy wyżej. Jeszcze Michael dostał od Bartłomieja Poczoputa specjalne zadanie. Lebedyński wygrał główkę z Krystianem Nowakiem. Dziąbek. I jeszcze jedna piłka do tego zawodnika, ale granie do góry to jest strata. Dwóch zawodników, Grudniewski bardzo mądrze i twardo walczący. Uj. Tutaj nie było żartów. Razdowski jest takim starciu z Michaelem, fał teraz na Poczobucie. A my teraz dowiedzieliśmy się, że ta grupa kibiców to fani Chrobrego Głogów pod stadionem. No proszę, przyjechali. Teraz słyszymy. I teraz będzie Mucha wykonawcą rzutu wolnego. Patrzę z przodu. Jest Tomczyk, jest Kita. Kun szeroko. Czwórką ustawieni jesteśmy przed polem karnym. Kacper Gach. No i teraz słyszeliśmy trenera Dobiego. Kita począł ruch, jeśli dobrze usłyszałem. Oj, teraz pogubił proszę, się Gach. Błąd. Opanował sytuację i swoje nerwy też. Sprawia wrażenie, jakby był mocno zdenerwowany. Może nie zdeprymowany, ale zdenerwowany na pewno. Każde przyjęcie jest takie z wielką obawą. No może teraz Grudniewski będzie musiał wprowadzić piłkę. Pięknie ominął linię pomocy. Ale też zobaczmy teraz, tak, Michael dostaje podanie, ale nie ma nikogo. Podejścia nie ma. Tak, w ogóle żadnego. Nie ma kolegów wokół niego. Musiał przyjąć, musiał wrócić z piłką. Teraz rozpędza się w stronę bramki, ale znów musi oddać do tyłu do Muchy. Dobrze, zobaczył teraz bardzo Kosakiewicza. Ładny cross do Kosakiewicza na prawą nogę. Będzie łamał do środka. Dominik Kun. Gramy za długo, Poczobut. Już powinno być dorzucenie, bo ściągnęliśmy trzech zawodników, to trzeba to wykorzystać. Mucha, wraca piłka, dobra centra, ale tu jeszcze jeden z zawodników Chrobrego, to ten z numerem 5, bardzo ostro atakowany z tyłu, Mouraudis Bugaudis, Grek tam świetnie sobie poradził, ale mamy stały fragment gry, to jest ważne. 30 minuta. Kolejny kwadrans za nami. Troszkę się ożywiło to, bo i pojawiają się błędy większe. Biega teraz cały czas Kita. W jego kierunku zagrana piłka. Leszczyński zostaje na linii. Jeszcze Kun. Oszukuje tam jak może, żeby znaleźć miejsce. Świetnie! No tutaj musiał ratować się obrońca, ale Dominik pokazał to, co niektórzy najbardziej cenią, taką piłkarską bezczelność. Tak, w momencie, założył kiedy siatkę. Każdy się spodziewa, że będzie to jakiś dziwny dribbling, zdecydował się na bardzo proste zagranie. Zagrał piłkę pomiędzy nogami Roberta Mandrysza, tam jeszcze wślizgiem ratował całą sytuację. No tata nie będzie zadowolony. Zawodników Chrobrego i mamy dzięki temu rzut rożny w 31 minucie. No może teraz Gach będzie odkręcał piłkę od bramki. Kun jest bardzo dziwnie ustawiony, z reguły przy bliższym słupku staje obrońca, a tymczasem tam poszedł Dominik do zagrania. Gach już wrócił. Dobra piłka.
Rzut rożny. Kto wybił? Kolejno. Szkoda, dobrze rozegrali widzę wiacy ten rzut rożny. I też dobre dośrodkowanie Kuna dokręcające gdzieś tam na narożnik pola bramkowego. Skakał Grudniewski, skakał Krystian Nowak. Zobaczymy, jaki wariant teraz wybiorą Widzewiacy, a piłkę ustawił już Łukasz Kosakiewicz. Zaparkowaliśmy w polu karnym rywali. Zobaczmy, co to będzie, jak zagramy. Dyskusję z arbitrem jeszcze, bo te przepychanki tam w polu karnym były cały czas. Paweł Tomczyk i jeden z zawodników zespołu gości, właśnie Dziąbek. No widać, że on nie unika jakichś tam konfrontacji. Teraz nasz pociąg ustawiony na wprost bramki, rozbiegają się Widzewiacy, nie ma do rzucenia. Szkoda, to bardzo długo trwa. Teraz już Kita był nawet poza linią obrony, Leszczyński śledzi to wszystko, co się dzieje od bramki. Trochę za bardzo uśpiliśmy sytuację i od bramki Rafał Leszczyński. A zatem zobaczmy. Jest 33. już minuta gry, 0-0. Rezultat, który na pewno tutaj nam ogromnej radości nie sprawia. Mikołaj Lebedyński popychany przez Grudniewskiego, ale tych ostrych starć nie brakuje. Teraz Kita wygrał starcie, ale musi wrócić Lebedyński. Uwaga, przewrócony. Walczył o piłkę z nim Kita i Poczobut. Tomczyk najbardziej wysunięty. Kita teraz wraca do linii środkowej, właściwie na środek boiska. Pograją krótko. Mają jeszcze troszkę swobody. Przysnęli i zawodnicy Chrobego i Widzewiacy. Taka niczyja piłka i teraz Poczobut z półobrotu bardzo niedokładnie. No i ale natychmiast trener Dobi ma jakieś uwagi do Kity. Wiemy doskonale, o co chodzi. Marcin przed nim. Kolejne uwagi. Może chodzi o Robaka. Teraz Mucha. Kun. Jest na środku pola, zatrzymał całą akcję, odwrócił się, dograł do Muchy. Mucha atakowany przez dwóch zawodników. Arbiter nie zdecydował się na użycie gwizdka. Starcie co najmniej dyskusyjne, a tymczasem Krystian Nowak jest na naszej połowie. Do Grudniewskiego szybko pod nogi podchodzą zawodnicy Chrobrego. Gramy jeszcze głębiej i teraz cross Krystiana Nowaka, ale to jest piłka, którą na pewno zawodnik Chrobrego będzie asekurował, tak jest, do końca, aż opuści ona boisko. 10 minut do końca tego spotkania. No i najczęściej oczywiście, no i Rafał Leszczyński rozpocznie od bramki. Dziurdziewicz także nie siedzi w boksie, tylko co chwila wyrywa się w kierunku swojego zespołu. Aż mówiliśmy o tym w studiu przed meczem. Iwan Dziurdziewicz w tym roku latem, jeśli dotrą, oczywiście, czego mu życzymy, 2 lata na stanowisku trenera Chrobrego. No wszystko zależy od cierpliwości działaczy. No tak, no zwłaszcza też o tym 2 słowa zdążyliśmy powiedzieć, bo przecież w tym czasie, kiedy Dziurdziewicz zaczynał swoją karierę trenerską w Chrobrym, no to od tamtego momentu widzę już 3 szkoleniowców. Zdążyło pełnić rolę pierwszego trenera. Może u nas jest większa presja. No jest, znaczy wielkie oczekiwania są dobrego wyniku. No i to jest problem. To może nie wszyscy chcą czekać. Poczekajmy, zaraz się wszystko ułoży. Nie, nie. Angażujemy bardzo duże środki finansowe w tworzenie dobrego zespołu i może dlatego to zniecierpliwienie, tak bym to delikatnie powiedział. Bardzo dużo pieniędzy wydajemy na zespół. Dobrze piłkarze zarabiają w Widzewie, nie ulega żadnej wątpliwości. No, oczekiwania kibiców są dlatego uzasadnione. 36. minuta, mamy okazję wrzucić piłkę na przedpole. Kosakiewicz. Kto wygrał główkę i teraz na lewą nogę miał Poczobut, dogrywa do Kuna. Zgubili krycie zawodnicy z Głogowa, ale no akurat Kun trafił prosto w zawodnika Chrobrego.
8 minut. Cały zespół Widzewa praktycznie do 20 metra przed bramką. Kosakiewicz z Kunem, czyżby krótkie granie? Chyba tak. Nie, jeszcze namawiają się. Ale jest ta podwójna asekuracja tutaj w drużynie Chrobrego. Zobaczymy, czy to pomoże zablokować. Nie, dobrze rozegrali to Widzewiacy. W pole karne na zamknięcie skacze Nowak, ale fauluje. Niestety. Szkoda, bo sytuacja było to bardzo ciekawe rozegranie. Tak. Nie takie sztampowe, szablonowe. Pokazuje się, chyba tam był, jeśli dobrze zauważyłem, Mucha. On wchodził do tej piłki, a tutaj ale już tu przewidzi. Musi Krystian Nowak zachować powagę po prostu w polu bramkowym, bo no taki mikroruch nawet będzie powodował użycie gwizdka przez sędziego, no już w przypadku, gdy no jest ta sytuacja zagrażająca bramce rywala, no to tu będzie sędzia no zdecydowanie bardziej czujny, więc takie kładzenie rąk na plecach rywala, popychanie. No, tam było bardzo ostro, wysoko uniesioną nogą wszedł obrońca Chrobrego, jest rzut wolny dla Widzewa. Ale trzeba przyznać, że tutaj nie było nawet wątpliwości, bo było to bardzo widoczne i teraz przez moment wydawało się, że Poczobut zaskoczy podaniem gdzieś tam w wolne strefy. Okazuje się, że Chrobry broniąc się nie popada w jakąś wielką panikę. No, starają się wybić piłkę, ale całym zespołem są. I teraz asekuruje do końca, tak jest. Walczył jeszcze Kita do samego końca. Niewiele to jednak zmieniło. 6 minut do końca. I od bramki rozpocznie Rafał Leszczyński. Korzystają z tego zawodnicy Chrobrego. Dochodzą prawie gdzieś na 30 metr od bramki. Nie ma wejścia. Teraz dopiero wybija Rafał Leszczyński. Lebedyński popychany przez Grudniewskiego. I pokazuje arbiter, że było przewinienie, choć wydaje mi się, że pierwsze już było. Wcześniejsze wejście Michała było już niestety z faulem. Z autu goście. Idziemy do krycia. No, dyskutowałbym. Czasami mówię, wydaje mi się, że wróciłem 3 dni do tego, co było 3 dni temu w Opolu i tak ta gra naprawdę momentami przypomina to, co tam było właśnie widać, czyli no znowu powiem o tej niedokładności. Szkoda, bo myślę, że spokojnie mamy potencjał i możliwość do tego, aby grać piłką, aby próbować się przy niej utrzymywać, a ani jeden, ani drugi zespół za bardzo tego dziś nie potrafi zrobić. Znowu teraz na prawą stronę, w kierunku... Czy nie był na spalonym Dziąbek? No był, ale arbiter nie zdążył. Czyli nie był. Tak, Kasper Gach, bardzo ładny, wygrany pojedynek. No ale to wybicie, o, tutaj przepuścił bardzo łatwą piłkę pomocnik gości. Teraz mamy szansę, żeby się rozbiec. Kosakiewicz ma dużo swobody, dużo miejsca, tylko jakiś pomysł na akcję. No to już jest po wszystkim. To już przywieźli herbatę. Ustawiają się w linii obrońcy Chrobrego. Proszę, lewą nogą jak Łukaszowi, dobrze wyszło to dośrodkowanie. Jeszcze gonił Michael i wybijają goście. To będzie kontratak, uwaga. Na szczęście tylko jeden piłkarz. Kacper Gach przerywa to faulem. Faulowany Maksymilian Banaszewski, były piłkarz Arki Gdynia. Już z Arką w Ekstraklasie, do której trafił ze Stali Mielec, tam zabierał go ze sobą wówczas trener. No znowu nam gdzieś tutaj trener Smułka się pojawia w tych wszystkich historiach, ale w Gdyni zdecydowanie Banaszewski nie poradził sobie, tylko 8 meczów w Ekstraklasie. To jest ciekawe, bo jako nastolatek na testach w Ajaxie Amsterdam, ale zweryfikowało na razie to wszystko życie, te plany. Teraz dobra akcja gości, już lewą stroną wchodzą zawodnicy Chrobrego. Bardzo dobrze, tutaj spokojnie Krystian Nowak nie dał się na te zwody jakieś gdzieś tam wyprowadzić w pole. No i przerwana akcja także Przemka Kita. Teraz bardzo dobre podanie i to jest szansa na bramkę. Ale świetnie, Prasnowski w obronie. 30 lat ma ten zawodnik, więc widać, że
przez te co najmniej 20 lat się nie obijał na boisku. Ale Przemek także pozbawiony wsparcia. Tak, to też było znowu widać, prawda? To, co mówiliśmy wcześniej o Michaelu, który też dostał dobrą piłkę, ale nie miał z kim rozegrać. Teraz podobnie było z Przemkiem, tyle że Przemek sam sobie poradził. No ale też do pewnego momentu, tylko tutaj też zabrakło trochę obecności jego kolegów. Wcześniej powinien podnieść głowę Michael i zobaczyć, jaka jest szansa na akcję i z kim może zagrać. No teraz może Wizew podejdzie wyżej. Dalekie zagranie w stronę Dziąbka, wygrywa główkę Gach. To na razie wyprowadzenie piłki z defensywy mamy opanowane. Więcej błędów było przy podaniach do bramkarza. Parę razy nam skóra ścierpła, teraz Grudniewski spokojnie do Gacha. Faulowany Kacper Gach, chociaż łapie się tutaj za głowę Jaka Kolenc, bo to chyba on faulował. Arbiter uznał jednak, że nie ma powodu, żeby pokazywać kartkę. Jeszcze trwają dyskusje o tym zagraniu, może na powtórce zobaczymy. Choć czasami jest to takie muśnięcie, ale ono czasami niesie ze sobą niebezpieczeństwo groźnej kontuzji. Podnosi się już Michael, zobaczmy. To będzie takie odegranie. No tak, szczerze mówiąc, tak nie do końca widzę tam faul, ale sędzia był blisko, taką podjął decyzję. Jeszcze raz powtórka. Nie, to nie było przewinienia. Nie oszukujmy się. W każdym razie dobrze, że w Łodzi jest szkoła teatralna. Filmowa. Nie, żartujemy sobie, ale no może tam jakiś kontakt był, ale ja nie widziałem zamiaru ze strony gracza Chrobrego. Czysto wygarnął piłkę. Niedokładny cross Krystiana Nowaka. Coś tam siadło, tempo. Tak, to pytanie, czy się w ogóle rozkręciło tutaj w którymś momencie, bo jednak mocno ospały te 43 minuty, które już minęły. Tempo idzie. Tak myślę, za łatwo chyba pozbywamy się piłki. Myślę, że Chrobry nie jest drużyną tego pokroju, abyśmy mieli w taki naprawdę najprostszy czasami sposób próbowali przedostać się pod ich bramkę. No, cała dojrzałość tu piłkarzy Chrobrego, asekurują. No jest przewinienie na szczęście dla nas, ale był tutaj wsadzony na konia, jak to mówią piłkarze. Michael nie wiedział, co zrobić. Teraz gramy do bramkarza. Myślę, że tutaj też powoli pewnie będziemy się zastanawiać, co mogą dać nam zmiennicy, no bo klasa tych zawodników no, na pewno wysoka, poczynając przede wszystkim od Marcina Robaka, przez Mateusza Michalskiego, no i tego Mateusza Możdżenia, który też na pewno chciałby tutaj wejść i trochę się odkręcić po tym meczu, w którym zostawił swoją drużynę po czerwonej karcie. Teraz dobra akcja prawą stroną. Świetnie, tutaj wszedł Kosakiewicz, uwaga, dogrywa bardzo niedokładnie, bardzo. To jest zmarnowana akcja, szkoda wysiłku kolegów. Kun do tyłu głęboko, do Muchy, Mucha, miękko, kto wyjdzie? No do końca walczył piłkarz Chrobrego i utrudnił nam sytuację, no ale trudno, żeby zrezygnował z walki o piłkę. To jest ostatnia minuta pierwszej części gry. Walczymy, ale te niedokładne centry w pełnym biegu, nad tym trzeba pracować. To musi być dokładne do grani. Chociaż tyle, że jeśli dobrze pamiętam, te poprzednie dośrodkowania Kaspra Gacha, one nie wyglądają źle. Ta piłka zazwyczaj no, nie daje takiej pewności bramkarzowi, czy ma wyjść, czy zostać. No może jeszcze teraz to rozegranie rzutu rożnego przed nami. Wysoko, piłka zagrana na 11 metr, ale strzał był tak delikatny, że arbiter... Do statystyk. Tak jest, tylko do statystyk. Pierwszy cel w 45 minucie. Rafał Leszczyński sobie spokojnie poradził z tym uderzeniem i za chwilę zobaczymy w skrócie to wszystko, co się wydarzyło w pierwszej części. Najpierw statystyka, a dopiero później motyw. Przewodni, patrzę na ławkę rezerwowych, czy któryś z naszych jest. Trzy strzały Widzewa. No tutaj ja bym jednak zaliczył strzał, bo był po rzucie rożnym Chrobrego Głogów, tak. Który głową uderzyli zawodnicy obok gości. Bramki, ale był strzał. Tak, jest to obok bramki. 7 fauli Widzewiaków, 13 fauli Chrobrego. 2 spalone zawodników przyjezdnych, 1 u nas. Rzuty rożne 5-1 dla Widzewa. Kartek nie było ani żółtych, ani czerwonych. Wyrównana część meczu, patrzę na rezerwowych. Czy jest jakiś ruch? Mateusz Michalski widzę.
Tak, na ławce się... i chyba to będzie zmiana, bo on tutaj widzę, że zdejmuje bluzę, także możliwe, że będzie szykował się teraz przez te 15 minut do wejścia na boisko. Został też Daniel Tanżyna, być może bardziej po to, aby pomóc Michalskiemu w tej rozgrzewce, tak coś mi się może wydaje. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno wejście Michalskiego to jest coś, co może Widzewowi pomóc. Wrócił też już Możdżeń. Ale tak, Michalski zdecydowanie wygląda na zawodnika, który ma wejść na boisko. Myślę, że trener Dobi już będzie patrzył, tęskni na swoją ławkę, będzie starał się chyba podjąć decyzję, kto jeszcze. Oprócz Zobaczymy Mateusza też, czy Mateusz wejdzie od razu w drugiej połowie. Marcin Robak, jak widać, jest na ławce rezerwowych, ale na razie nie rozgrzewa się, a to oznacza, że w ciągu pierwszego kwadransa po przerwie na pewno na boisku się nie pojawi. A my wrócimy do Państwa za niecały kwadrans.
I za chwilę, proszę Państwa, rozpocznie się druga część spotkania. Przypomnę, że kończymy 20. kolejkę pierwszej ligi. Ostatni mecz Widzew Chrobry Głogów, na razie bez goli, bez kartek, no i bez jakichś ogromnych emocji niestety. No tak, no jeden celny strzał w 45. minucie głową, taki no właściwie do odnotowania po prostu, bo to leciało długo i nie miał żadnych problemów golkiper gości ze złapaniem piłki. My sobie zerkamy w stronę ławki rezerwowych Widzewa. Wybiegają piłkarze naszej drużyny. Tutaj rozmawia Marcin Robak, wraca do szatni. Czy wszyscy wyjdą? Nie widzę Dominika. Nie, widzę. Jest Dominik Kun. A gdzie jest Mateusz? Mateusz jest cały czas przy ławce. Nie wejdzie jeszcze teraz na od początku drugiej części gry. 2, 4, 6, 8, 10... 11, tak jest. Wszyscy, czyli wszystko się zgadza. Jeszcze dostają szansę zawodnicy, którzy wyszli w pierwszym składzie na to spotkanie, więc ja tylko przypomnę, jak ten skład Widzewa może wygląda. Dla porządku: Wrąbel, Grudniewski, Tomczyk, Nowak, Poczobut, Mucha, Gach, Kun, Kosakiewicz, Amejał i Kita. Tak jest, tak wygląda skład Widzewa. Goście jakby zadowoleni z tego wyniku, bo ja nie widziałem jakichś takich super silnych akcji w ich wykonaniu. Chyba się troszkę przyczaił Chrobry i będą próbowali no, gdzieś nas zaskoczyć. My musimy być czujni, a równocześnie osiągnąć przewagę. Ja widzę, że tutaj trener Kamil Migdał, trener przygotowania motorycznego Widzewa, czeka chyba na właśnie jedną z osób, aby zabrać ją na rozgrzewkę. I to będzie chyba Mateusz Michalski, bo on wychodzi z boksu. Kogo jeszcze mamy? Mateusza Możdżenia. Za moment zobaczymy, czy on się podniesie z ławki, czy nie. Marcin Robak wrócił, zmienił chyba, nie wiem, czy nie obuwie i nie wiem, czy też on nie będzie zawodnikiem, który zaraz pójdzie się rozgrzewać, bo zdjął w tej chwili... No nic, nie będziemy wróżyć z fusów. Jak wyjdą, to powiem po prostu, kto, a w międzyczasie zaczęła się już druga połowa tego spotkania. Maksymilian Banaszewski przez moment tutaj ruszył lewą stroną boiska, teraz wracają karnie wszyscy zawodnicy Chrobrego. Chrobry sprawia solidne wrażenie, nie jest to zespół z jakimiś fajerwerkami technicznymi. Teraz Kosakiewicz wybił piłkę na aut z półobrotu, bo obok niego znów pojawił się Banaszewski, a więc tutaj zrobiło się przez moment tylko niebezpiecznie, ale jest to po prostu walka w środku pola. Mucha, niepotrzebna strata. Teraz padł na ziemię Banaszewski. No. Arbiter jednak podjął decyzję, że to faulowany był Bartłomiej Poczobut. No i możemy zaktualizować listę tych, którzy pobiegli na rozgrzewkę. Wygląda to dobrze, tak myślę, bo to jest Robak, Michalski, Samiec, Talar i Możdżeń. Czyli na razie Czubak nie. Informacja dla tych, którzy spodziewali się nogą. Teraz zagrał Rafał Leszczyński. Karol Czubak na ławce rezerwowych. Bez informacji, żeby się szykował. Teraz wejście na kładką. Kto to? Poczobut faulował. No dobrze. No nic, zobaczymy, czy to będzie taki ten kwadrans, który zwykle trenerzy dają zawodnikom ostatnie po wejściu szansy, na drugą tak? połowę, tak? Chrobry lewą stroną. Nie ma faulu, Kosakiewicz wychodzi z piłką. Banaszewski tylko zwinął się z bólu na boisko, teraz Kosakiewicz dorzuca, ale trafił od razu w zawodnika Chrobrego i praktycznie akcja się skończyła. Jeszcze protestowali, teraz arbiter przeszkodził zawodnikom Chrobrego, bo środkiem pola próbowali dojść do piłki. Rozkłada bezradnie ręce piłkarz Chrobrego, pokazując arbitrowi. Damian Piotrowski ma takie, widzę, poważne obiekcje co do tego, gdzie, w których rejonach porusza się arbiter, bo przeszkadza w akcji ofensywnej. Bardzo niebezpiecznie, Krystian Nowak, obok niego Mikołaj Lewedyński, on potrafi wykorzystać każdy błąd. Walka Poczobuta do ziemi, panowie, piłkę, bo znów prosta strata. Za każde podniesienie piłki w linii pomocy to od razu strata piłki. Z półobrotu nie grał do bramkarza. Wiedział, że coś się dzieje. Leszczyński wraca i próbują goście, ale to zagranie jest bardzo niedokładne. Michał Grudniewski gra do Jakuba Wrąbla, ten nogą na prawą stronę, ale tak bardzo ustawił dobrze stopę, że właściwie z tej piłki zagranej do przodu nic nie było. Wybiegł z ławki rezerwowych kierownik Marcin Pipczyński i chyba już będzie jakaś komenda do Kamila Migdała od trenera Dobiego, pewnie w związku z nadchodzącymi zmianami. Zobaczymy, jak to wszystko
będzie wyglądało. Bugaidis. Tak, Grek tutaj szybko zagrał. Wyjaśnia Nowak znowu. Grek głową do Grudniewskiego. Poczobut do Kuna. No tutaj trzeba znowu zgasić piłkę. Nie daliśmy rady tego zrobić. Teraz jest szansa po lewej stronie, jest Michael Ameyo, ale udało mu się ograć dobrze, zagrana piłka płaska dla odmiany, ale czujni są obrońcy Chrobrego. Tym razem Michael nie wrzucał ani półgórnej, wysokiej piłki, tylko zdecydował się na płaskie zagranie, ale to zrobił tak bez przekonania. To było zagranie, które nie miało niebezpieczeństwa, za to teraz popełniamy błąd w kryciu. Mucha musi złapać zawodnika Chrobrego. Świetnie, świetnie tutaj Kosakiewicz zasekurował tę akcję. Poczobut. Zaczyna się bawić sztuczki techniczne. Patrzę na to od razu, powiem, z lekkim przerażeniem, bo Bartek nie jest typem zawodnika, który może sobie pozwolić na techniczne zagrania. Jego zadania są zupełnie inne. Ja myślę, że tego prawa nie należy nikomu odmawiać. Tym bardziej, jeśli Bartek zaczyna i mu to wychodzi, to wszyscy jakby no, nie są przyzwyczajeni do tego, że... Gorzej jak raz nie wyjdzie, to wtedy... Że próbuje gdzieś tam jakiegoś driblingu. To też miało miejsce w Opolu chyba ze dwa razy. Teraz Tomczyk przodem do bramki. Próbował prostopadłego zagrania. Paweł ma problemy. On ładnie powinien... teraz właśnie poczobut do prawej. Powinien dostawać piłki. Uwaga, Kosakiewicz, ale Leszczyński. Bardzo pewne wyjście z bramki. Trzeba przyznać, że golkiper gości to ich bardzo silny punkt. Czujny na przedpolu, skąd te centry już nie dochodzą tam, gdzie chcemy. No i jeszcze teraz na pewno zagra daleko nogą. Zniknął nam troszkę Paweł Tomczyk. Tak jak sobie przypomnę to, co działo się w pierwszej połowie. Nowak dokładnie do Kosakiewicza. Wracają rywale. I spokojnie do bramkarza, do Leszczyńskiego. Ten też ma tam problemy. Ta piłka tam chyba mocno podskakuje. Jeszcze nie koniec. Goście próbują. Grudniewski do Wrąbla. I bramkarz Widzewa nogą. Tutaj musi Kun walczyć o piłkę, ale no fizycznie Kun przegrywa każde starcie. No i niedokładnie zagrywa teraz Kosakiewicz. Aut dla gości. Podchodzą wszyscy praktycznie. Szukanie wolnego zawodnika. Ma szansę na dokładne wejście zespół gości. Dobrze dograna piłka do Lebiedyńskiego. Na szczęście zablokowali Widzewiacy. To uderzenie szło w światło bramki. No troszkę nas postraszyli zawodnicy z Głogowa. No ja najbardziej żałuję takich właśnie momentów jak ten, kiedy no mamy teoretycznie jakieś zagrożenie, ale tak naprawdę ta piłka spadła pod nogi Krystiana Nowaka. Gdyby Krystian podniósł głowę, no też to wybicie mogłoby uruchomić po prostu kontratak, bo mieliśmy i Tomczyka, i Kitę gdzieś tam ustawionych na linii środkowej. No ale tutaj to było takie uwalniające po prostu zagranie gdzieś w stronę autu. Szkoda takich momentów, bo no bo też i Kita, i Tomczyk to są piłkarze, którzy na takie piłki czekają. Wiemy, jak doskonale umie Przemek ustawić sobie, przełożyć zawodnika przez biodro, grając tyłem do bramki. Wiemy, że Tomczyk też w momenty, w których może się rozpędzić, to są te rzeczy, na które on czeka. I czasami nawet z takiej sytuacji w naszym polu karnym możemy próbować uruchamiać właśnie takie akcje, ale po prostu tego nie robimy. Szeroko teraz Chrobry rozgrywa piłkę, pokazują się do gry zawodnicy gości, próbują cały czas, teraz uwaga, ależ błąd naszego zawodnika, który Grudniewski nie wcelował w piłkę w prostej sytuacji, no i później już musiał faulować niestety, bo sytuacja była bardzo groźna. Proszę, wychodzi Grudniewski, gdzieś tam nie trafia w piłkę, zaczepia butem, no i idzie groźna akcja zespołu gości. Grudniewski, ratując sytuację, musi faulować. Jest niestety kartka. Została mu noga w trawie, tak naprawdę. No ale druga żółta kartka Michała Grudniewskiego w tym sezonie. No, no widać, że chciał trącić, a gdzieś ten palec został w nawierzchni. No i będzie groźnie pod bramką Widzewa. Dobre miejsce, dobra odległość. Dla zawodnika lewonożnego świetne uderzenie może być, ale nie chwalmy zespół. Gości ma swoją szansę, my ustawiamy mur czteroosobowy, czy nawet pięcio w tej chwili. Chyba Maksymilian Banaszewski, tak to on już sobie ustawił piłkę. Piotrowski odszedł, zostawił swojego kolegę i on będzie prawą nogą próbował kręcić nad murem. I chyba będzie dorzucał piłkę, nie będzie strzelał, choć trafił w mur i spokojnie poczekał. Drugi raz, tym razem trafił w Pawła Tomczyka.
arbiter przerywa grę. W murawie, w polu karnym, on chyba... W murze był chyba, tak? Zaraz zobaczymy. W niego trafiła piłka, trzyma się za głowę, z tego co widać z tej odległości. W międzyczasie wciąż... Patrzymy na rezerwowy ruch, właśnie. Tak, na rozgrzewce. Nowak już wstał. A nam czas ucieka, bo tak trzeba podchodzić do tego, co się... 54. minuta. Dzieje dzisiaj na boisku Widzewa. Na moment podnieśli się masażyści, wszystko już jest w porządku. Aut dla Chrobrego, trwają tam dyskusje, jak tak, to tak, już będzie zmiana, znowić. Marcin Robak idzie do... Już tutaj wołał kierownik i zobaczmy. Tak, tak, Marcin Robak, idzie pierwszy. Do zmiany. Zdenerwował się teraz, dobił ponagla tam gestami, żeby jak najszybciej ci, którzy mają wejść, byli gotowi do gry. No i teraz Nowak zagra, na pewno oddając piłkę Chrobremu. No ma dużo czasu Marcin. Całe szczęście, niewiele już warstw do zdjęcia, minut. Więc ta zmiana pewnie będzie tak, już tak. Za moment. Zobaczymy za kogo, czy za Przemka Kitę, czy za Pawła Tomczyka. Wydaje mi się, że za Pawła Tomczyka, ale to za moment. Wybijają obrońcy Chrobrego do środka. Przegrał walkę Grudniewski o górną piłkę. To też dziwne zagranie tutaj było Banaszewskiego. Taka świeca do góry. Nie ma faulu tutaj ostro Dziąbek, ale w ramach przepisów odzyskał piłkę. Dobrze teraz Poczobut zablokował próbę rozegrania, ale Chrobry przytomnie do lewej. Nie, nie dał rady tutaj. Ale ładnie to chcieli rozegrać, rozrzucić na boki. Dobra centra w kierunku Damiana Piotrowskiego. A Marcin Robak za chwilę będzie już na boisku. Mamy nadzieję, że to szybko będzie. 55. minuta na zegarze. Wybiliśmy piłkę z pola karnego. Tracimy ją. I teraz drużyna Chrobrego rzucać będzie piłkę z autu na naszej połowie. Na rozgrzewkę idzie teraz Karol Czubak. No tak, bo jakieś inne rozwiązanie też może być brane pod uwagę. Chrobry utrzymuje się przy piłce. Spokojnie grają rywale. Marcel Ziemian. Ależ to tak na granicy nakładki. Ale obydwaj poszli. Sam sobie te problemy na głowę sprowadził Łukasz. Złym przejęciem piłki, później podwójna nakładka i jednego i drugiego sędzia po prostu pozwolił zagrać, a mamy pierwszą zmianę. I to w zespole gości. 87, czyli Damian Piotrowski, a pojawił się z siódemką Patryk Bryła. Dobrze Kita. Poradzili sobie zawodnicy Chrobrego i już jest Marcin gotów do gry. Jeszcze zakłada koszulkę, jeszcze znika w tym tunelu. I Mateusz Michalski też rozbiera się z tych rzeczy z rozgrzewki, także też i on za moment wejdzie. I Mateusz Morzeń też zakłada koszulkę meczową, trzy. Więc to będą chyba te trzy zmiany. Trzy zmiany, a za czwartą moment. Zostawiamy. Wiadomo jaka musi być, czwarta. Zmiana młodzieżowa, czyli ma szansę jeszcze w tym momencie Karol na wejście na boisko. Tak, i Karol, i Piotr Samiestalar, i ich, oni właśnie rozgrzewają się, już tylko oni zostali na rozgrzewce. No nie zobaczymy znowu Marka Hanowska. Może zobaczymy Mateusza Morzenia w dobrej formie. Teraz Kosakiewicz w pole karne, skatra Amejał. Przeszła ta piłka gdzieś tam po na obrońcach i też Michael był bardzo blisko tego, aby wykończyć tę sytuację. Za moment zobaczymy to w powtórce. Tam nie było ręki? Nie wiem, to obejrzyjmy to może jeszcze raz, jeśli czas pozwoli. Uwaga. Ta piłka tak przeleciała. Nie, po plecach. Nie, po plecach jednego z zawodników Chrobrego. Przez to był zaskoczony tą sytuacją Michael. Próbował ją złapać, był blisko, tak jak powiedziałeś. Na piąty metr. No czy uderzy z tej odległości? Niepotrzebnie. Niepotrzebnie zachęcałem, tak bym powiedział. Nauka woleja to jest ważna rzecz, prawda? Ładna piłka do woleja? Tak cię zapytam. Do woleja, tak, ładna. Tylko trzeba tam skorygować pozycję troszkę. Uwaga, już jest zmiana numer 8. Paweł Tomczyk opuszcza boisko w 58 minucie. Dominik Kun również opuszcza boisko. I Patryk Mucha. I Patryk Mucha już zbiega, a więc mamy na boisku dzisiejszego jubilata.
Na pewno dobrze, że trener dość szybko w tym spotkaniu zareagował na to, co się dzieje na boisku. Ponad 30 minut dla tej trójki. No umówmy się, no, to są zawodnicy, którzy potrafią grać w piłkę. Więc tu po prostu trzeba pokładać nadzieję, że poukładają ten mecz dla Widzewa. Skacze Bryja, Bryła. Pozdrawiamy naszego fotografa. Ale tak, akurat tutaj dałeś mu szansę, żebyś się sfotografował od razu. Za dużo znajomych to też niedobrze jednak. No i z autu Chrobry. Za chwilę będzie pół godziny do końca spotkania. Jeszcze czterech zawodników Widzewa się rozgrzewa. A dla gości z przodu tylko Marcin Robak, o, zaraz obok niego ustawia się piłkarz Chrobrego, drugi jeszcze na asekuracji, mocny wrzut z autu. Oj, Michael podkręcił piłkę. Ja mam nadzieję, że to był taki opanowany zwód Michaela. Zobaczmy, Marcin Robak zastawia się tutaj w kole środkowym, wybijają. Dużo walki jest na pewno. Goście, Kosakiewicz dobrze, że zgasił piłkę, niedokładnie. Nowak jeszcze raz próbował, ale Patryk Bryła przeciął. Największy problem mamy dzisiaj z dokładnością, niestety. Te podania są mocno niecelne. Robak. No, tutaj... I jeszcze arbiter odgwizduje przewinienie. No, na poczobucie to... Nie no, śmieję się. Nie widziałem tego, ale okej. Znając Bartka i walczącego z nim Lebedyńskiego, chyba to uznał przewaga... sędzia, że podsadził poczobuta. Lebedyński. Teraz Chrobry próbuje tutaj odciąć się, widzę, od rozegrania piłki w środku Możdżeń. Dobrze, do Michaela, ten ma trochę miejsca, może podprowadzić tę akcję lewą stroną. I popatrzmy po prawej, Mateusz, za plecami Ziemana jest w dobrej sytuacji, tylko jeszcze ktoś musi dorzucić piłkę. Robak na głowę obrońcy, idzie kontratak Chrobrego natychmiast, organizują się bardzo szybko i dobre podanie wszerz boiska. Złapie piłkę rywal. Brawo Kosakiewicz, bo gdyby to przepuścił, to tam za plecami już czaił się Mikołaj Lebedyński. Mamy problem z dokładnym zagraniem piłki. Robert Mandryż ustawiony w środku, do niego jednak piłka nie jest zaadresowana. Wykopnięta jest po prostu na aut. No coś tam strasznie poziom się obniżył w tych ostatnich minutach. Mamy problem, żeby skonstruować akcję, 2-3 podania. To już jest duża trudność i dla Widzewa, i dla Chrobrego. Trochę szczęśliwie ta piłka trafia do Kity, podłączył się świetnie, wyszedł za pleców Michalski. On wchodzi do środka, ale wrócili tutaj piłkarze Chrobrego i odcięli Michalskiego od dostępu do piłki. Świetnie Kita w defensywie, nie ma faulu. Bryła niedokładnie, znowu Michalski. No to wejście Bryły jest wejściem, miało być wejściem Smoka, a na razie jest takim wejściem, po którym no zbieramy tylko padki. Świetnie Robak, nie wyszła piłka. Marcin Robak jeszcze po nodze obrońcy. Będzie to, nie trafił. Nie. Wydaje mi się, że po... Ale Marcin wykazał się ogromnym cwaniactwem, proszę bardzo. Jak z łatwością wygrał piłkę. Tutaj ta piłka otarła się chyba po stopie Bugadisa. Tak, Bugadisa. Greka, tak mi się wydawało. No, nie protestują zawodnicy Chrobrego, bo nie mają czemu. Ale nie wiem, czy Marcin lepiej by nie zrobił, gdyby dogrywał piłkę do któregoś z kolegów. Ale chciał chyba podkreślić swoje wejście na boisko. Bryła. Kosakiewicz zablokowany, leży teraz Bryła. Przewrócił się o niego. No i teraz już jest gwizdek na pewno. Kto? Poczobut? Ostre wejście w zawodnika gości. Leżał tam przy Banaszewski przez moment. Jeszcze trwają dyskusje. Podchodzi Marcin Robak do arbitra. I zespół gości już rozpocznie. Robert Mandryż przy piłce. Czekają na gwizdek. I już możemy kontynuować grę. 63. minuta. Ładny cross. Oj. No, ale bardzo niewiele brakowało, żeby
tę piłkę goście przejęli szybciej. Krystian Nowak teraz był zaskoczony tym agresywnym atakiem. 16 fauli zespołu gości. I 9 fauli Widzewiaków. Teraz ma Mateusz dużo swobody, przyjmuje piłkę po prawej stronie i powstrzymany jest przez zawodnika z numerem 19, to jest Marcel Ziemian chyba. Głośniej zrobiło się na boisku. Przy pustych trybunach słychać wszystkie okrzyki, piłkarzy również. Nowak, od razu podchodzą zawodnicy Chrobrego. Z przodu Lebedyński. Banaszewski, oni najwyżej ustawieni. Zerwał się Kita, Kosakiewicz do Robaka, faul Marcina. Tak jest, źle przyjął piłkę, odskoczyła mu, a później musiał ratować się faulem. 0-0. Niestety 65. minuta. 25 minut do końca tego meczu. Tak, a my jeszcze zapomnieliśmy o jednym, panie Dariuszu, przecież zmieniły się przepisy, jest w tej chwili 5 zmian przeprowadzenia, więc jeszcze czyli tutaj... jeszcze spokojnie dwóch może tak, zresztą, się pojawić. Zresztą tutaj Marek Hanousek i kto jeszcze? Daniel Tanżyna z tych niemłodzieżowców. Czubak, Tanżyna, Hanousek i czwarty kto? Piotr Semiestalar. Tak jest. Więc tutaj jeszcze jest oczywiście możliwa za pomyłkę. Przepraszamy. Tych rezerwowych zwłaszcza. No ale mamy jeszcze możliwości. Poprawiła się pogoda, był przez moment, padał rzęsisty deszcz, bryła, o łatwo rozegrali. No ale to, o, to jest takie zagranie, to nikt chyba o to nie będzie walczył, chociaż Lebedyński do końca walczył. Proszę, jaki błąd, Lebedyński w polu karnym. Teraz arbiter bliżej pokazuje spalonego. Ale to nie chcę tutaj uczyć gry w Krystiana Nowaka, bo ja się na tym znam dużo, dużo gorzej niż on. Natomiast no znowu Krystian wychodzi z piłką i wybija ją byle gdzie. Jakby, i nadziewa w ten sposób swoją drużynę na kontratak. No mając tutaj gdzieś jakieś opcje do rozegrania. Troszkę jakby tego spokoju Krystianowi potrzebne było, aby pomóc też swojej drużynie. Strat w pomocy mamy. Bo to są też takie sytuacje, w których właśnie my za szybko trochę tej piłki się pozbywamy gdzieś tam w strefy, gdzie nas po prostu nie ma. Chrobry, teraz zagranie na aferę, na Krystiana Nowaka, na jego głowę. Świetnie. Brawo Mateusz, świetne wejście na prawą stronę do Kity. Kita próbuje dogrywać i od razu podaje pod nogi zawodnikowi. Też nie wiem, czy to, gdyby ta piłka doszła do Robaka, czy nie odwizałby spalonego. Tak jest. Marcinowi arbiter. Tak chciałem powiedzieć kapitanowi, ale została opaska chyba na ramieniu Bartłomieja Poczobuta. Tak, po jest Poczobut na pewno z opaską na ramieniu. No zobaczmy, Kosakiewicz będzie wrzucał Grudniewski piłkę. Grudniewski i Nowak podeszli pod pole karne. Na wysokości pola karnego. Do kogo? Do Grudniewskiego. Nowak. Zgasił piłkę, wybijają nieporadnie goście. Kosakiewicz odwrócił się od tego starcia, drugi raz zrobił to w krótkim okresie. Po swojej stronie świetnie teraz Poczobut w defensywie, brawo dla niego. Świetnie wypatrzył Kosakiewicza, który został. Będzie szansa dla Widzewa, ale niedokładnie zagrał tak Kosakiewicz. Upatrzyli tego Greka i niemiłosiernie obijają stopera zespołu gości, a on tylko wybija piłki na aut. Będzie zmiana w Widzewie. Zszedł do ławki rezerwowych Piotr Samiec-Talar i on za moment pojawi się na boisku. To oznacza, że Michael Ameyou może za chwilę opuścić boisko. Zobaczmy. A tak to będzie wyglądało. Kosakiewicz w pole karne, przepycha się Nowak. Zamieszanie w polu bramkowym, ale nie, spokojnie no to... Leszczyński. Tak jest. Bramkarz zespołu Chrobrego nie ma żadnych problemów. Teraz wybił bardzo dobrze piłkę na kontratak. Wzięty w kleszcze zawodnik zespołu gości, ale... Banaszewski tutaj nie może mieć pretensji, to była walka o piłkę i skończyło się tak, jak się skończyło. I teraz w środku pola, Bożeń ograny, Lebedyński faulowany, nie, arbiter pokazuje jednak, wziął gwizdek do ust i pokazał, że można grać dalej. Bożeń, nie no, tak nie. I zablokował to wszystko jeszcze. Bardzo rozsądnie grający obrońca rodem z Grecji, Mauridis Bougoutis.
Zbiega też będzie Daniel zmiana. Tanżyna do ławki rezerwowych. Nie wiem, jak tutaj to wszystko będzie wyglądać. Schodzi Hanousek, schodzi Karol Czubak. Hanousek wraca już do ławki rezerwowych i Karol Czubak także. Ale też więc... ubrał się znowu Piotr Samienstaler jeszcze tam na jakąś dogrzewkę chyba. Czyli no zobaczmy, razie... bo jeszcze Tanżynie tłumaczy coś trener Tomek Włodarek i chyba Tanżyna wejdzie na boisko. Ciekawe, czy to spowodowane jest urazem którego ze środkowych obrońców. No nie widzieliśmy w każdym razie jakiejkolwiek interwencji, która by wskazywała na to, że teraz... Żwidzewiacy... No Marek teraz oczywiście, bardzo spóźniony ten gwizdek sędziego, bo Marcin Robak był faulowany i widać było od początku, że to jest przewinienie na nim. Arbiter mógł pokazać rękami, że widzi ten faul, ale jednak nie zdecydował się na to. A teraz Możdżeń. Dobrze, do prawej. Michalski będzie dośrodkowanie na zamknięciu. Jest Michael, ale nie mógł wygrać tej walki o górną piłkę. Za duża przewaga tam Przemysława Stolca w powietrzu w tym starciu. Jeszcze mamy aut pod polem karnym. Jeszcze Michael próbuje teraz... do rzutka. Bardzo niedokładnie. Dzisiaj mamy problemy z dokładnym podaniem. Michael nie zdecydował się na indywidualną akcję. Jeszcze jedna wrzutka. Dwóch zawodników, ale ma miejsca. Boże. Co to zrobił w tej chwili Łukasz Kosakiewicz? No nie, no to jest fatalne zagranie po prostu. Teraz faulowany przez Krystiana Nowaka. Krystian dzisiaj ma... Nie. Żniwa. Przepraszam, ale ja nie umiem wyjaśnić, co no, tutaj się co stało. Co strasznego po prostu zrobił Łukasz Kosakiewicz. Jakby zapomniał, jak się gra w piłkę. Nikt nie atak... Nie no, to jest... Przyjąć albo od razu z pierwszej, gdyby uderzył z całej siły, to rozumiem, że jest to pomysł na grę. No, miał tyle czasu, że mógł odwrócić się do ławki i zapytać trenera, co ma zrobić właściwie Kosakiewicz no tak. w tej sytuacji. Nie był atakowany, więc miał dużo czasu. Proszę, jaki przerzut na drugą stronę, to będzie piłka bramkarza. Tak jest. No, bezrobotny jest nasz bramkarz, przypomnijmy, w tej części spotkania to chyba nawet nie musiał interweniować. No, ale to nie bramkarz jest Chrobrego też za dużo roboty nie ma. Także, no, tam takie łapanie piłek gdzieś, zawiesinek w polu karnym, bramkowym, no cierpimy na boisku niestety dzisiaj. No tam szarpią się piłkarze. Arbiter za chwilę odgwiżdże przewinienie, właśnie już to zrobił. Możdżeń czeka jednak na kolegów. Grają do boku. No jeśli jeszcze raz popełnimy taki błąd, ale tym razem w defensywie, no to będzie problem. Dobrze, Poczobut w obronie, w uprzedzony Możdżeń. Poczobut będzie faulowany. Wejście. No i Daniel Tanżyna za moment wejdzie na boisko. To nie rozumiem, ale widocznie jest jakiś uraz. Coś musi być, coś tam się... No bo nie podejrzewam, żeby Tanżyna poszedł. Tak jest, Grudniewski. A, no właśnie. 72 minuta. Może ucierpiał tam w tym wejściu, kiedy zarył stopą w ziemię. Tam trzymał się za udo i chyba coś tam... A więc coś, jakieś naciągnięcie mięśnia, bo no nie było widać specjalnie, żeby to mu utrudniało bieganie, no ale musiał być jakiś sygnał do ławki rezerwowych, że nie czuje się komfortowo nasz stoper. Teraz i zawodnicy Chrobrego, Jaka Kolenc, piłka stojąca 40 metrów do bramki i wali piłkę w aut do nikogo. No może jakąś mają wewnętrzną klasyfikację. Ja nie wiem, bo tu zostały linie po rugby ostatnio grali. Może tutaj zawodnikom niektórym się myli. Kto zrobi największy błąd w taką klasyfikację? No na razie niestety prowadzi Łukasz Kosakiewicz. Teraz Robak dobrze przez plecy podłączył się do akcji Kita. On się rozpędza do Michaela już w polu karnym. Amejał ślizgiem prosto. Skasował go obrońca Chrobrego. No delikatnie mówiąc w wielkim stylu. Ale Michael no, pokazał, że jest nieźle przygotowany biegowo. Popatrzmy, ta akcja cały czas trwała. Teraz bardzo dobre podanie. No i Michael za długo, zdecydowanie za długo. On chciał chyba jeszcze zmienić kierunek biegu. Mamy stały fragment gry. Michalski będzie dokręcał piłkę prawą nogą w stronę bramki Głogowian. Centra na 11 metr. Piłka otarła się gdzieś o głowę Marcina Robaka. Trafiła do Michaela Amejał.
ale teraz będzie aut. A ten tutaj nie dał rady skontrować futbolówki uderzeniem. Zobaczymy sobie raz jeszcze. Nie, to po głowie Tanżyny. Tak, no właściwie Michael takie zachowanie traciła, Michaela... Trafiła piłka w głowę. Tak, tak, ale tutaj jakby Michael też przytomnie się akurat zachował, bo próbował przyjąć tę piłkę tak. głową tak naprawdę i co mu się udało później, to co zrobił, no niestety już nic nie dało ani jemu, ani drużynie, a teraz faul Michalskiego w ataku. No tak, padł na ziemię obrońca Chrobrego, ale nie ma tutaj na szczęście chyba przykrych następstw i będzie rzut wolny na 15 minut przed końcem. Będziemy za chwilę musieli bronić się przed kolejną akcją Chrobrego, choć dla mnie piłkarze gości robią to bez większego przekonania. Jak jest okazja, to rozpoczynają akcję ofensywną, a jak nie, to pograją w środku. Dość dużo utrzymują się przy piłce. Bryła po lewej stronie. Nowak wygrał główkę. Leży na ziemi Poczobut. Groźna akcja, Bryła. Dobre dorzucenie, uwaga, kto tam jest? Kacper Gach. Michaela Mayo musi zwieść jakoś obrońca. Ten spokojnie wybija mu piłkę sprzed nóg. Wracamy zatem do linii środkowej prawie. Gach rozpocznie z autu, jest obok niego Poczobut, w środku Możdżeń. Piotr Samiec-Stalar wejdzie za chwilę na boisko, on zdejmuje żółty plaster, on już będzie gotowy za moment, dostanie 15 ostatnich minut. No, troszkę nas to spotkanie zawiodło, powiem szczerze. Liczyłem na lepszy poziom, na lepszy sposób rozgrywania akcji, a tu niestety jest kłopot. Będzie zmiana w zespole gości. Już jest informacja do sędziego głównego, numer 23, Dominik Dziąbek opuści boisko. I z numerem 36, Nikodem Niski. No może teraz ustawił sobie piłkę Kosakiewicz. Robak tam szuka dla siebie miejsca. Wbiegamy w pole karne. Zostaje. Ręka, rzut karny. Ależ tu mieliśmy ogromne szczęście. Zobaczmy jeszcze raz. Kto główkował? Krystian Nowak chyba. W końcu ta piłka gdzieś tu na zamknięcie. No tak, tu nie ma wątpliwości. To jest rzut karny. Szesnastka na koszulce. A więc ręką zagrał piłkarz zespołu gości Robert Mandrysz. No i Marcin Robak staje przed ogromną szansą, abyśmy w tym meczu objęli prowadzenie. Jeszcze próbuje go wyprowadzić z równowagi Rafał Leszczyński. Taka ręka przypominająca rękę Marka Filipczaka w meczu w Liverpoolu. Tak, ma pan rację. Identycznie zachował się Marek Filipczak. Piłka trafiła go w rękę. Arbiter jeszcze ustawił zawodników, Robak kontra Leszczyński. Uwaga, potarł twarz jeszcze lewą ręką Marcin Robak, przygotowany, czekamy na gwizdek, jest prawa noga, środek boiska, ale blisko był tam Leszczyński, ale Marcin Robak precyzyjnym strzałem trafia do siatki, on wie jak to robić, 1-0. Marcin, dziękujemy ci, że jesteś no z nami. Tak, za nisko troszkę się nie wybił bramkarz gości. Zobaczmy jeszcze raz. Robak bardzo silnie wykonuje rzut karny i to jest gwarancja tego, że bramkarz tego nie może obronić. Bardzo dobry, siódma bramka w sezonie Marcina Robaka. Karny wykorzystany całkowicie, nie ma o czym w ogóle dyskutować. Ewidentny rzut karny i podobnie jak w Liverpoolu, tak tutaj wykorzystaliśmy. No historia czasami... Dajmy spokój, Mariusz. Tak, bo my to żyjemy Liverpoolem, ale to nie, nie. dawne spokój. Czasy. Kosakiewicz. Oj, proszę, no jaki błąd i teraz Kosakiewicz dostanie kartkę. Ale wściekły trener Dobi, gdyby mógł, to chyba teraz za rękę sprowadził Kosakiewicza na ławkę rezerwową. No jak tak można? No i to jest moment braku koncentracji, braku wyobraźni. Tyle czasu miał Łukasz Kosakiewicz, żeby wybić piłkę w pole, mógł zrobić wszystko.
musimy ustawić mur, ustawiamy trzyosobowy, nie. Odchodzi Łukasz Kosakiewicz. I teraz zamiast spokoju, zamiast odpowiedzialności w grze Widzewa mamy bardzo groźną sytuację. Już dorzuca piłkę mocno. Świetnie, Robak. Kto? Marcin Robak oczywiście. Teraz wysoko wyszedł Kita. Niski. Dobrze, począł w obronie, zobaczył, że jest Kita, ale nie do środka. Nie, nie grał mu wzdłuż linii, jeszcze nabił rywala. No dobrze, teraz przynajmniej nie stracił piłki. Jest 1-0, uwaga. Ale do końca jeszcze 11 minut. Mateusz Machaj za moment wejdzie na boisko. To nie jest dobra informacja dla naszej zawodnik. Drużyny. I Damian Kowalczyk również. Dwóch niezłych zawodników, zwłaszcza... Teraz dobrze podprowadził Machaj. Kita całą akcję. Robak w roli lewoskrzydłowego wycofuje do Kity. No już widzimy tę pozycję, tam się mocno mieszają wśród Robaka, Michaela i właśnie Przemysława Kity. Dobrze, dobrze, bo teraz faul na Morzeniu, będzie żółta kartka dla Bryły. Tak, no wejście Bryły raczej osłabiło zespół Dobrego niż poprawiło jakość gry. Praktycznie Banaszewski chyba opuści boisko, tak, z dziesiątką. I drugi grający z numerem 8 to jest Jaka Tolenc. No i zobaczymy, co teraz będzie prezentował zespół gości. 10 minut do końca. Poczobut za plecy, ale na głowę zawodnika gości. Dwa razy Bryła już chyba się rozgrzał, bo tym razem te zagrania są już dokładniejsze. Łukasz Kosakiewicz w pole. Michael z lewej nogi, brawo! Zrobił, no, świetny pomysł. No i widać, że nie ma jakichś oporów technicznych, żeby uderzyć na bramkę. O to chodziło. Podchodzą bliżej Widzewiacy. Bardzo ryzykowna próba dryblingu przez stopera. No i piłka do przodu, ale tutaj na szczęście jest Anżyna i główką wybija piłkę na aut. 9 minut do końca, Widzew prowadzi 1-0, po karnym Marcina Robaka. Teraz trener Dobi woła swoich zawodników, żeby właśnie podeszli trochę wyżej, żeby trochę jednak tej presji w rozegraniu Głogowianom przysporzyć. Ci próbują prawą stroną, dobrze tam się ustawił Michael, blokuje gach i dobrze Tanżyna się w to wszystko wmieszał. Zagrywa do Michalskiego, no teraz on do... Kita troszkę zwolnił i chyba dobrą decyzję podjął. Do Morzenia, ten do prawej, do Robaka próbowali grać na jeden kontakt, ale tutaj przeliczył się Marcin Robak. Poczobut do Nowaka. Ten zbyt łatwo tutaj do Bryły, a Kosakiewicz przebija piłkę głową pod nogi obrońców Chrobrego. No znowu taka gra właśnie według tych linii, które tutaj tak zamazane na zielono. Przeszli lewą. Patryk Bryła, ale to wyląduje w rękach tak. Jakuba Wrąby. Chciał odkręcić w prawo, ale zły kąt. Piłka praktycznie wylądowała w rękach Wrąbla i nie musiał nawet specjalnie się wysilać. Dobrze, Morzeń teraz podszedł do gry, odwraca stronę do Kosakiewicza. Ten do Michalskiego nie. Zobaczył w środku Poczobuta. Musi tutaj odwrócić się. No i sprytnie zachował się bardzo tutaj. Bardzo ładnie to zrobił. Kapitan, tak Widzewa. Jest. Bez nerwowych ruchów wywalczył rzut wolny. Kosakiewicz za plecy. To jest faul. Oberwał Poczobut. Faulują nam kapitana. Widzą zagrożenie ze strony Poczobuta. Nosił wilk. Razy kilka. Będzie rzut wolny. Podniósł się już Bartek. To Poczobut. Myślę, że ten krzyk był specjalnie po to, żeby arbiter zauważył, że był faul. No jak kiedyś dowcipnie jeden z sędziów powiedział, że nie gwizdałem tego faulu, bo zawodnik krzyknął aj, a nie uj. No i tak się skończyło. Czasami ten okrzyk pomaga po prostu.
Kita miał problem. Kita faulowany, tak jest. A miał problem, bo no Murawa naprawdę jest, no jest w złym stanie po prostu. No co tu dużo mówić i czarować. Wczoraj widzieliśmy, byliśmy z drużyną Widzewa na treningu. No to już wczoraj, no to jest to... Coraz mniej trawy, tak naprawdę. Przydałoby się wałowanie, tak? To nie wiem, czy to w czymś pomoże, bo naprawdę to źle wygląda po prostu ta nawierzchnia w tej chwili. No niestety, w wielu miejscach piłkarze zupełnie nie wiedzą, czego się spodziewać. Odchodzi Możdżeń, zostaje Łukasz Kosakiewicz. Czyżby próba dogrania do Mateusza Michalskiego, który jest niepilnowany? Myślę, że to bezpieczne, ale może być niezłe zagranie. Jednak wrzutka. Dobra piłka, Tanżyna nie dosięgnął. Jeszcze Nowak na spalony. Dobra, ale dobre był to blisko. Było. Nie wiem, czy to jak to wyglądało z dalszej perspektywy. Tu chyba już Tanżyna, ale on nie dotknął piłki. Nie wiem, czy tutaj arbiter gwizdałby jego spalonego. No w każdym razie wznawia piłkę, wznawia grę ze stojącej piłki. Bramkarz gości. No i tutaj faul niepotrzebny Kosakiewicza. Tutaj nie miał szans na dojście do tej główki. Odwrócił się plecami w stronę rywala. Niedokładnie próbowali szybko rozegrać. Michalski też trochę tak, no, niebezpiecznie po prostu do swoich partnerów. Ładnie teraz przyjął nasz prawy pomocnik faulowany. Robak na pamięć do Michaela. Teraz trochę szczęścia mieli rywale. Kita wysoko kopnięty w żebra. No ciekawe, że arbiter tu nie zdecydował się na odgwizdanie faulu. Bardzo wysoko w powietrze. Puścił jedno ostre wejście, później drugie, no i takie konsekwencje jeszcze są tego. No kopnął w plecy Kita. No tak, nie widział wprawdzie zawodnika, bo pojawił się Widzew jak bardzo późno, ale to nie zmienia faktu, że jest to niebezpieczne zagranie. No dziwna tutaj akurat. Wysokie kije. Tak można to powiedzieć. Teraz będzie jeszcze krótka konsultacja bryły. Ze sztabem szkoleniowym wraca piłkarz Chorobrego, a my powinniśmy mieć rzut wolny. Kto dostaje żółtą kartkę? Czy kierownik, czy trener? Coś tutaj kogoś woła z ławki rezerwowych sędzia. Kierownika. A Marcin Pipczyński? Nie, nic już się nie dzieje. Już nie. To nie, to moja nadinterpretacja. Arbiter tu. 5 minut do końca. Wygrywamy 1-0 po strzale z rzutu karnego Marcina Robaka. Ale tutaj naprawdę niewiele piłkarskich emocji w czasie tego meczu. Nabity bryła i piłka na aucie. Wznawiać grę będzie Łukasz Kosakiewicz. No dla bryły to zawsze te mecze z Widzewem będą czymś szczególnym. 4 lata spędzone w ŁKS-ie. 3 awanse z tym klubem. Kosakiewicz wprost zablokowanie. I jeszcze wchodzi przed niego Kowalczyk. Nie nabił Kosakiewicza. Teraz Tanżyna zrobił coś, czego nie robi Nowak, ale i tak zagrał nie do naszego zawodnika. Pomógł tutaj Poczobutowi Michalski. Mamy miejsce za plecami Kity. Już tam czaił się. Kolejny z zawodników, a my wypuszczamy w bój Michaela. Tak, a Michael potrafi jeden na jeden grać, choć teraz nie bardzo wiedział, co ma bo tutaj dalej nie podeszli zrobić. Mu, nie podeszli mu, w drugie tempo tak nie podszedł do gry, żeby mógł Michael zagrać tę piłkę właśnie kontrującą gdzieś w stronę szesnastki, żeby wykończyć to strzałem. No i to wszystko kończy się na aucie, ale to Chrobry będzie rzucał Kacper Grach tam źle zablokował rywala. Marek Hanousek zdejmuje rzeczy, a zatem trzy minuty tego regulaminowego czasu. Czech pojawi się za chwilę na boisku, ale to jeszcze dużo czasu przed nami. Dośrodkowanie w pole karne. Tanżyna wybija lewą nogą na Robaka. Ten jak wystrzelił z procy, jak z procy, ale niestety nie było tutaj do pomocy nikogo z drugiej strony boiska. Teraz dobrze odczytał to Kosakiewicz do Robaka. Marcin zbyt optymistycznie podszedł do tego, bo mógł zagrać Kicie. Myślał, że spokojnie jeden na jeden ogra rywala. Teraz do bryły piłka, ale nie.
nie da rady Bryła. Szkoda tej akcji, bo też dużą chęć pokazał Kita do wyjścia, do takiego finalnego uderzenia już chyba w tym spotkaniu wówczas, ale Marcin wstrzymał akcję, chciał jeszcze tutaj zabawić się z zawodnikami Chrobrego i przegapił ten moment, w którym mógł wypuścić piłkę rozpędzonemu Przemkowi Kicie. No coś optymistycznego wypadałoby powiedzieć w momencie, kiedy jest 88 minuta i prowadzimy 1-0. No to już pan to powiedział, jest 88 minuta i prowadzimy 1-0. Teraz chyba nakładka była. Puścił piłkę w kierunku Niskiego, Niski. Bez faulu tu trzeba odebrać piłkę, dobrze gag w obronie i faulowany obrońca Widzewa. Tak jest, to dobrze później wygrał pozycję. Jeszcze jakieś ostatnie polecenia z ławki trenerskiej i będziemy mieli za chwilę debiut pierwszego Czecha w barwach Widzewa. Ale nie będzie to memoriał Bronisława Czecha, tak? Nie będzie to zapomniałem, że grał w derbach, panie Dariuszu, dobrze, że tu mamy ludzi do pomocy, emocje buzują. Grał w derbach przecież. Tak jest, przecież wszedł. I nie jest to memoriał Bronisława Czecha, na pewno. Tak, tak, tak. Emocje po prostu już tutaj zjadają. No jak chcesz mu zrobić debiut, to możemy to jakoś tam wytłumaczyć. No tak, ten debiut był tak dyskretny w derbach, właściwie biegał za piłką Marek Hanousek wówczas. Teraz chyba też nie zdąży za dużo pograć, bo już jest 89 minuta, a to oznacza, że to spotkanie już zbliża się do końca. Teraz ustawił kolegów na boisku Hanousek, wyjaśnił Morzeniowi i Poczobutowi, jaką pozycję oni mają zająć i wyszedł najwyżej z całej tej trójki Czech. Spieszą się bardzo piłkarze Chrobrego. Teraz już nie będzie tego grania w środku pola, tylko raczej po prostu mocne wykopywanie piłki do przodu. Teraz Hanouska wyżej ustawionego na boisku, a Chrobry prostymi środkami. Dalekie zagranie, wygrał główkę Tanżyna, wrócił Poczobut, ale nie opanował tej piłki. Indywidualna akcja. No i będzie aut. Tak. No starali się zawodnicy Chrobrego tam zrobić indywidualną akcję, ale w tym całym zapamiętaniu nie zauważył piłkarz Chrobrego autu. 89, już 90 minuta, 4 minuty dłużej gramy. No, próbują jeszcze takich podań, które mają otworzyć drogę do bramki. Górą mości panowie. Znowu ostre wejście. Arbiter pokazuje, że będzie to aut dla Widzewa. Puszcza piłkę Poczobut. Teraz dopiero do ławki doszedł Przemysław Kita, za którego wszedł Hanousek. No, na pewno dużo napracował się Kita. Tak, był pracowity dzisiaj bardzo, ale jakichś tam piłkarskich fajerwerków, do których nas przyzwyczaił Przemek, no nie widzieliśmy. Robak teraz wzięty w kleszcze, ale i tak to nie on przewrócił się na murawę, bo trudno jest Marcina przechnąć. Teraz wysoko uniesiona noga jednego z Głogowian, ale sędzia pozwala grać dalej. Nowak podniósł głowę, zerka w stronę Robaka, tam za pleców wychodzi Amejał. Bardzo mocne zagranie. Teraz dobre zagranie właśnie Krystiana. Coś, co spokojnie mógł tam jeszcze ze dwa czy trzy razy wcześniej też pokazać przy rozegraniu akcji. I mamy aut gdzieś na wysokości pola karnego Chrobrego Głogów. Przypomnę, gramy 4 minuty dłużej. Teraz rozpoczęła się druga minuta dodatkowego czasu. Prowadzimy 1-0. Jesteśmy z piłką daleko. Udało nam się tam utrzymać przy piłce. No to takie granie na przeczekanie. Aut dla Widzewa. Zobaczmy. Jeszcze raz. A sekundy płyną cały czas. Grają Widzewiacy. Jeszcze jest szansa na wrzutkę. Straciliśmy piłkę. No ale i tak Chrobry ma trudną pozycję do kontrataku. Szybko do przodu. Upadł jeden z zawodników Chrobrego. Głośno domagają się okrzykami, aby arbiter przerwał grę i podyktował rzut wolny, a tymczasem Jakub Wrąbel rozpocznie od bramki.
Trzecia minuta doliczonego czasu gry. Niczym nie ryzykujemy, mówiąc, że chyba w to spotkanie widzę wygra 1-0. No, ja jeszcze poczekałbym, bo... No dobrze. Na ten moment Wrąbel z piątki za chwilę wybije daleko w stronę Robaka. Właśnie on będzie skakał, próbował zgrać do Hanowska. Teraz Nowak. Robak, ale niestety tam faulował swojego rywala i będzie i jeszcze teraz szansa. Na aferę będzie tak zwany. Leszczyński zagranie. Nawet z bramki wybiegł i chyba pobiegnie w pole karne. Pyta się trenera. Tak, a trener Dziurdziewicz mówi, dawaj, leć. Jedź, no i teraz zobaczymy. Nic gorzej nie będzie. No tak, bo sekundy nas dzielą tylko od końca tego meczu. Rafał Leszczyński na przedpolu, centra. No właśnie, za jeszcze szybko raz zagrał, tak bez jest. Gwizdka rozegrał tę akcję. Ustawia trener Dobi Widzewiaków, gdzie który ma stanąć. Leszczyński już nie, tym razem nie, zostaje. Chyba. Nie. Widzisz, że nie ma to sensu. Mocna centra na przedpole. Piąstkowanie. Niski dogrywa. Nie ma krycia na zamknięciu, tam trzeba to wszystko zaasekurować. I tak i doszli Robert, do pozycji spokojnie. Zawodnicy Chrobrego Głogów. Dobrze, że ta piłka nie przeszła nieco dalej, bo tam już mógłby się zrobić problem, bo bez krycia na zamknięciu całej tej sytuacji znalazł się jeden z piłkarzy z Głogowa. Zaczął no padać deszcz na koniec. Wybicie chyba. Jeszcze arbiter pozwala grać, Bryła przegrywa starcie. Tutaj Tanżyna ma dużo miejsca. Rozpaczliwie tam Mandrysz jakby chciał okupić swoje winy. Próbuje jeszcze walczyć o piłkę. Arbiter już bierze gwizdek do ręki, a to oznacza, że widzę, wzbogacił się dziś o 3 punkty po bramce Marcina Robaka. To mogą być bardzo karnego. Cenne 3 punkty. Tak jest. Wycierpiane na boisku przez 94 minuty. Nieprzypadkowo kamera pokazuje Marcina Robaka. Jego wejście, a później niezwykle skutecznie wykonany rzut karny. Proszę, to jest ta sytuacja. Odbita piłka od ręki, arbiter pokazuje na 11 metrów, a później jeszcze bardzo ważna rzecz, mianowicie... Nie mogą mieć pretensji tak. Tutaj nie, zawodnicy Chrobrego od gwizdania nawet nie tego protestował, karnego. Widać zresztą. I teraz Marcin Robak, przepiękne, mocne uderzenie z rzutu karnego, tak jak strzela tylko Marcin Robak. Za chwilę statystyki. 7 gol Marcina Robaka stał się dziś faktem. Strzał. Gol dający bardzo, bardzo cenne 3 punkty Widzewowi. Doskakujemy, czy można tak powiedzieć? No 4 punkty dzielą nas od 6 włączamy miejsca w tej się. Chwili. Tak, dokładnie. W każdym razie 7 strzałów Widzewa, 2 strzały Chrobrego, 3 celne Widzewiaków goście nie mieli. Strzału celnego 16 fauli Widzewiaków, 25 Chrobrego, spalone 2-3. W rzutach rożnych 6-1 dla Widzewa, w żółtych kartkach 2 kartki po stronie Widzewiaków, 1 kartka po stronie Chrobrego, czerwonych nie było, ale był to mecz trudny, bo Chrobry postawił nam wysoko poprzeczkę, a my, no cóż, musieliśmy po sukces sięgnąć walką. Tak to wyglądało niestety. No tak, tak, walką. W skrócie. Walką i jakby, no tutaj tej gry, o czym mówiliśmy, dużo tej niedokładności, to też mocno naznaczyło całe to spotkanie i miało wpływ też na obraz tego meczu. No to na pewno w jakiś tam sposób może niepokoić, że ta niedokładność jednak jest, troszkę tej nerwowości za dużo. No nic sobie, z meczu na mecz to wyglądało po prostu coraz lepiej. My zapraszamy na studio po meczu i na konferencję prasową już za chwilę. Kłaniamy włączymy się pięknie Państwu. Do usłyszenia.
szczęście teraz Krystian Nowak rusza teraz Kondrata Kita. Świetnie, minął linię środkową boiska, piękne podanie. Malone. Będzie to teraz Chorągiew. I ten dribbling jest bardzo konkretny. Tomczyk w polu karnym, ale gdzieś tam mu pocnie się wejść w dribbling. I ten dribbling jest bardzo konkretny. Tomczyk w polu karnym, ale gdzieś tam mu podskoczyła futbolówka, ale widzę, że to samo zrobił obrońca. Pięknie. To jest właśnie, no i chyba zagranie ręką, ale przypadkowo się nie stało. Kun przy linii bocznej. No, starcie jeden na jednego i piłka od bramki pokazuje. No taka informacja dla kogoś, kto zastanawia się, czy warto postawić na sport. O, teraz tutaj zabrała, że Michael nie zabrał się z akcją. No i teraz Przemek zostawia piłkę, no ale to nie wiem, co wymyślił Kacper. Możliwości. Teraz gramy do Tomczyka. Tomczyk pilnowany, o tak sprytnie chciał zagrać piętą drużyną. Banaszewski będzie wrzucał piłkę. Ojej, no. Oszukuje tam jak może, żeby znaleźć miejsce. Świetnie. No tutaj musiał ratować się obrońca, ale Dominik pokazał to, co... Zblokować, nie, dobrze rozegrali to widzewiacy. W pole karne na zamknięcie skacze Nowak, ale fauluje. Niestety. Bardzo dobrze, tutaj spokojnie kryje. Nami. Wysoko, piłka zagrana na 11 metr, ale strzał był. Dobre. Jeszcze protestowali, teraz arbiter przeszkodził zawodnikom Chrobrego, bo się zespół gości. Dobrze, dograna piłka do Lebiedyńskiego, na szczęście zablokowali widzewiacy. Cały czas, teraz uwaga, ależ błąd naszego zawodnika, który... Grudniewski nie wcelował w piłkę w prostej sytuacji. Zamożenia w dobrej formie. Teraz Kosakiewicz w pole karne skacze Amejał. Przeszła ta piłka gdzieś tam po... No, świetnie Robak. Nie ma, nie wyszła piłka. Marcin Robak jeszcze po nodze. Brawo dla niego. Świetnie wypatrzył Kosakiewicza, który został. Będzie szansa dla Widzewa, ale niedokładnie zagrał tak Kosakiewicz. Rzutka. Dwóch zawodników, ale ma miejsca. Boże. Co to zrobił w tej chwili? Rzutka. Dwóch zawodników, ale ma miejsca. Boże. Co to zrobił w tej chwili? Paty prowadzi Łukasz Kosakiewicz. Teraz Robak dobrze przez plecy podłączył się do akcji Kita. On się rozpędza do Michaela. Już w polu karnym Amejał. Ślizgiem skasował. Centra na 11 metr. Piłka utarła się. Dwie miejsca. Wbiegamy w pole karne. Zostaje. Ręka, rzut karny. Ależ tu mieliśmy ogromne szczęście. Dwie miejsca. Wbiegamy w pole karne. Zostaje. Ręka, rzut karny. Ależ tu mieliśmy ogromne szczęście. Jest prawa noga, środek boiska. Ale blisko. Jest prawa noga, środek boiska. Ale blisko. My tu żyjemy z Liverpoolem, ale to już dawne czasy. Kosakiewicz. Oj, proszę, no jaki błąd! I teraz Kosakiewicz dostanie ale kartkę. Ale ciekły trener Dobi, gdyby mógł, to chyba teraz za rękę sprowadził. Michael z lewej nogi, brawo. Zrobił, no, Michael. Świetny pogląd. Niezłe zagranie. Jednak wrzutka. Dobra piłka, Tanżyna nie dosięgnął. Jeszcze Nowak na spalone. Grywa. Nie ma krycia na zamknięciu, tam trzeba to wszystko zaasekurować. I tak doszli do pozycji zawodnicy Chrobrego Głogów. Dobrze, że ta piłka nie przeszła nieco dalej, bo tam już mógł...